Już. Wszyscy usłyszeli komunikat, Tak. że jest nagrywane. Także witam wszystkich, którzy dotarli o 8 rano na 33. turkusowe śniadanie warszawskie. Całe śle tych, którzy są pierwszy raz, na przykład Weronika jest na pewno pierwszy raz. Nie wiem, pozostałe osoby raczej chyba znam, nie wiem, czy Agę znam. Turkusowe śniadania są obecnie aktywnie chyba w 4 miastach, a tak normalnie to do 8 dochodzimy, tak, organizowane przez ekipę stałą, a też dołączają kolejne osoby do niej. I naszym celem jako w ogóle społeczności, bo nas jest w sumie zapisanych na meetupie 1000, prawie 400 osób, jest to, żeby to, co nam przyświeca, to jest to, żeby mówić o turkusie, mówić to, czym jest, dbać o to, żeby trzymać wysoko poprzeczkę, trochę powiedziałabym w ten sposób, i żeby nie było takiej trochę ściemy i żeby to nie było hasło marketingowe, że jesteśmy turkusowi, tylko dążyć do pokazywania esencji turkusu. Nasze jest 33, za chwilkę 2 czerwca w Łodzi będzie 34 turkusowe śniadanie. W sumie Andrzej już mi wcześniej podpowiedział, bo Andrzej właśnie opiekuje się Łodzią i zawsze prowadzi statystykę, że to jest 196 w ogóle turkusowe śniadanie od samego tak, początku. Niedługo będzie 200 i będziemy kombinować, w którym mieście to wyjdzie. Mieście. Tak. W którym mieście i jak to uczcić, tak? Odbyło się raz, odbyło się jedno duże śniadanie, które zgromadziło społeczność w Krakowie. Naprawdę było duże i dużo ludzi. Właśnie tutaj ja mam, prezentuję kubek z tego turkusowego dużego śniadania, służbowy. Także turkus jest taką przestrzenią, w której można się rozwinąć i można rozkwitać, tak jak Weronika przed chwilą powiedziała, jak rozmawialiśmy na wstępie, że dołączyła do firmy, która działa inaczej i właśnie widzi różnicę w porównaniu z tym, czego doświadczyła do tej pory. Więc ponieważ naszym celem jest pokazywanie, że można, pokazywanie przykładów firm, ale też pokazywanie, jak do tego dojść, bo fajnie posłuchać, jak ludzie, że to komuś się udało, pewnie sobie zadają niektórzy z Was pytanie, jak to zrobić albo w firmie, albo jak to zrobić w zespole, to właśnie to jest taka przestrzeń. Często są tutaj osoby z firm, ale też tak jak są też studenci, Julita, która przyjęła nasze zaproszenie, moje zaproszenie w tym momencie, bardzo dużo też pracuje ze studentami, czyli sieje dużo wcześniej, więc ci, którzy z kolei mają firmy, pamiętajcie, że ci ludzie, którzy młodzi, którzy będą przychodzili, oni będą mieli zupełnie już inne oczekiwania. I myślę, że nasz najmłodszy uczestnik warszawski miał 18 lat i jak się zapytaliśmy, nawet przed maturą był jeszcze, się zapytaliśmy, dlaczego tu przychodzi, dlatego że chce wiedzieć, jakiej firmy mam szukać w przyszłości. Taka była odpowiedź, więc to jest takie dla pracodawców. I to, co jeszcze chcemy powiedzieć, też tutaj zareklamować trochę to, że z Julitą i jeszcze z Ireną, z Energized i z Michałem Płakowskim w tej chwili jesteśmy przed rozpoczęciem programu studiów, tak, w Poznaniu. I Julita, możesz coś więcej za chwilkę o tym powiedzieć. Właśnie też, które będzie już mówiło o turkusie, już mówiło o samoorganizacji i o innych formach funkcjonowania w ramach przestrzeni firmowej. Julita, oddaję Tobie głos. Tak? Jeszcze jedno zdanie, bo ostatnio właśnie na różnych forach, na których nas nie ma, to jest mówienie, że nie, turkus to są ideolodzy i tak dalej. W ramach śniadań absolutnie jesteśmy otwarci do dyskusji, a co nie działa, co jest trudne, gdzie nie warto stosować, dlaczego, a gdzie stosować i dlaczego, bo turkus sam w sobie nie jest łatwy. Jest dużym wyzwaniem. I na poziomie ludzkim bardzo, jeżeli się o tym zapomina, to się stosuje uproszczenia i się mówi, że turkus nie działa. Pamiętajmy, że to nie turkus nie działa, tylko ludzie nie działają. No tak, ludzie w tym systemie, tak po prostu, albo system nie jest dopasowany jeszcze do ludzi, albo coś trzeba pomóc ludziom zmienić w swoim sposobie działania, żeby łatwiej im było funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ta rzeczywistość jest bardzo odmienna od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Wychodzimy z edukacji pruskiej, a
chcemy, żeby potem zapraszamy ludzi potem do systemów otwartych, współdecydowania, partycypacji, brania odpowiedzialności. I to jest wyzwanie, tak? Bo wychodzimy z zupełnie innych modeli, dlatego w tych modelach dużo łatwiejsza jest hierarchia i łatwiej zarządzić po prostu i dać rozkazy, tak? Niektórzy się z tym źle czują i wychodzą, natomiast duża część osób po prostu to jest jedyny system, który znają, więc to na to też bierzemy poprawkę. Dlatego też z jednej strony pokazujemy, że można, jeżeli chodzi o firmy, a z drugiej strony chcemy pokazywać też jak, co jest ważnego i myślę, że tutaj ten kawałek, o którym Julita dzisiaj powie, czyli właśnie zdolności do adaptacji, tak? Jak patrzeć na to, co nam pomaga w tej zdolności do adaptacji, jak patrzeć na organizację, jak patrzeć na poszczególne osoby, to jest taki kawałek, który może pomóc właśnie w drodze do budowania turkusowej przestrzeni. Julita, swoje ręce. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, Paulina. Dziękuję też tutaj wszystkim osobom, które organizują te turkusowe śniadania, bo myślę, że to jest cudowna inicjatywa. I jestem Wam bardzo wdzięczna i też dziękuję osobom, które dzisiaj tutaj są, bo to 8 godzina, więc się cieszę, że Was temat zainteresował i mam nadzieję, że wejdziemy sobie trochę w głąb, skoro będziemy mówić o tym właśnie, jak sobie radzić, żeby rzeczywiście przejść do tego zupełnie już innego świata, w którym zupełnie inne funkcjonują, inne mechanizmy, zupełnie inne zasady, w którym ludzie po prostu czują się dobrze, a dodatkowo są efektywni. Wow, można to połączyć. To myślę, że to jest naprawdę bardzo cenne i chciałabym z Wami przejść taką ścieżkę, może niezbyt szeroko, czyli nie chcę za dużo tutaj informacji wrzucać, bo mamy niedużo czasu, ale chciałabym Was zaprosić do pewnego procesu, tak żebyśmy tutaj po prostu sobie razem pobyli. I teraz przede wszystkim, żeby nie zapomnieć, Paula, to jeszcze wspomnę o tych studiach. Co jest ważne? Myślę, że rzeczywiście praktykuję, można powiedzieć, turkus, chociaż w pewnym momencie trafiłam właśnie na tą zwinność behawioralną, wtedy kiedy zaczęłam z turkusem trochę pracować przy projekcie IKEA, przepraszam, to był taki projekt edukacyjny, Living Space Academy. I to był taki projekt, gdzie ktoś podsunął mi po prostu ten pomysł, żeby zajrzeć do tego Fryderyka Laloux i co on tam ciekawego pisze. I to mnie po prostu zachwyciło. To mnie zachwyciło, absolutnie odpowiedziało na moje potrzeby takie gdzieś tam wewnętrzne i stwierdziłam, dobra, okej, no wygląda to trochę tak nierealnie, nie wiem jak to zrobić, żeby do tego dojść i zaczęłam się zastanawiać, dobrze, brakuje mi jakiegoś łącznika, brakuje mi czegoś, co by można było, w jaki sposób można by było ludzi zaprosić do tej przestrzeni turkusu. Co zrobić, żeby ludzi tam zaprosić, żeby oni się tam czuli komfortowo, żeby stworzyć takie pomosty. Bo ogólnie można powiedzieć, że mam takie właśnie jakby zawsze miejsce w zespołach. Dzień dobry, witamy kolejne osoby. Mam takie miejsce w zespołach, jestem takim jakby łącznikiem, takim klejem. Mam zresztą też tą connectedness, mam ten talent w galupie dość mocno, wysoko, więc stwierdziłam, że dobra, to szukamy. I trafiłam właśnie na tą zwinność behawioralną. O ile agile kojarzy się z branżą IT, z procesami, o tyle ta zwinność behawioralna, za chwilkę ją wam o niej trochę więcej opowiem, to jest taka trochę inna perspektywa, to jest o tym, jak działać razem. To jest ta perspektywa właśnie ludzka. No i jak zaczęłam ten temat eksplorować, badać i zaczęłam stosować to w praktyce, zarówno w biznesie, bo działam i w biznesie, działam w edukacji mocno, to po prostu widzę, dostrzegam niesamowity w tym potencjał i widzę też, że te młode pokolenia, tak jak tutaj mamy przedstawicielkę właśnie Weronikę, moją studentkę, niesamowitą, zdolną osobę, to studenci to absolutnie łapią po prostu od tak w lot. To jest dla nich coś absolutnie normalnego, naturalnego i jakby otwierają szeroko oczy. A to tak można? Tak, to tak właśnie można. Więc ja się z tego bardzo cieszę. No i teraz słuchajcie, żeby nie przedłużać, chciałabym od razu zaprosić Was do tego procesu. Na czym mi zależy? Bardzo zależy mi na tym, żebyście poczuli, jak to jest, jak jesteśmy w takiej synchronizacji właśnie w połączeniu. I wtedy, kiedy jesteśmy w takiej synchronizacji w połączeniu, zaczynamy się dobrze czuć ze sobą nawzajem, to w tym momencie zaczyna się uruchamiać takie niesamowite zjawisko, jakim jest inteligencja kolektywna czy inteligencja zbiorowa. To jest, słuchajcie,
coś tak przyjemnego, jak to się zaczyna pojawiać, że kiedy raz człowiek tego doświadczy, to już nie ma odwrotu, to już jest tak, że będzie zawsze tego poszukiwał. Więc tym chciałabym się z Wami podzielić. Teraz jak to zrobić, żeby wejść do tej przestrzeni? Tutaj muszę Wam powiedzieć, że wymyśliłyśmy z moją przyjaciółką Joasią Pydą właśnie w ramach tego projektu Living Space Academy, wymyśliłyśmy taki wstęp. Potem okazało się, że tak naprawdę coś takiego się robi, są tak zwane check-iny i check-outy, prawda, w zwinności, czyli się spotyka zwinny zespół, na początku jest check-in, to jest takie, wiecie, logowanie, to jest takie wejście tak, żeby się zobaczyć nawzajem, żeby się usłyszeć nawzajem. No i potem jest check-out, gdzie każdy mówi, z czym wychodzi, co ze sobą zabiera, co, z czego się dowiedział, jak się ma i tak dalej z tym wszystkim. Więc chciałabym Wam zaproponować taki check-in, który wymyśliłyśmy właśnie z Asią, który jest może trochę inny. Przede wszystkim chciałabym Was po prostu zapytać, jak się czujecie, jak się macie, czyli to jest takie pierwsza rzecz, z którą wchodzicie, a potem jeszcze w tym check-inie, jak już włączę prezentację, to pokażę Wam, o czym zawsze z Asią przypominałyśmy na spotkaniach tych zwinnych zespołów. No więc pierwsza rzecz, to zapraszam Was do tego, żeby każdy powiedział, jak się macie, z czym wchodzicie, ponieważ grupa nie jest za duża, to też chętnie usłyszałabym, co Was tutaj tak naprawdę przyciągnęło, co Was zainteresowało w tym temacie, który tak krótko tam opisałam. Ja, pozwólcie, że ja to po prostu poprowadzę, żeby nam było, żeby było szybko, to Was po prostu będę zapraszać. Paula, powiedz, jak się masz, co u Ciebie, z czym wchodzisz dzisiaj? Ja wchodzę z olbrzymią ciekawością, też takim poczuciem dopełnienia, bo jeszcze chyba nie powiedziałyśmy tego, jak myśmy się spotkały, to się okazało, że ja ten profil wcześniej, że profil, którego Julita używa i o którym też dzisiaj trochę usłyszycie, ja wcześniej, rok wcześniej go tłumaczyłam, będąc w cudownym miejscu we Francji, na południu Francji, na wakacjach, w ramach też takiego oderwania, w ogóle zanurzenia się, także to było takie dosyć niesamowite i magiczne zdarzenie i ta magia mi ciągle towarzyszy, jeżeli w pracy właśnie z Julitą, więc jestem w magii. To jest cudowne. Ja jeszcze potem Paula przypomnij, żebym powiedziała o studiach, ale może na koniec powiem, bo jakoś tak nie czuję teraz tego tematu. Dobra, dziękuję Ci, Paula. To jest tak, to jest niesamowite, że my się spotkałyśmy jeszcze w takich okolicznościach, w taki sposób i że teraz zaczynamy działać razem. Dziękuję, Paula. Aga, powiedz, jak się masz, z czym wchodzisz? Cześć wszystkim. Ja wchodzę przede wszystkim z ekscytacją, bo pierwszy raz jestem na turkusowym śniadaniu i od razu przywołuje to we mnie dobre wspomnienia, bo ja taką praktykę już przywiozłam kiedyś robiąc staż w Stanach Zjednoczonych i to jest tam normalne, że wszyscy tak zaczynają dzień, jak ty się dzisiaj czujesz i to nie chodzi o tylko zwykłe how are you, bo oni po prostu to używają celem zagajenia, ale właśnie o to chodzi, żeby później sobie kontynuować temat. Kiedy się słyszy better than I deserve, to już wiadomo, że to będzie dobry dzień, więc jeżeli gdzieś można wprowadzić taką praktykę, to ja to mocno lubuję. Super. Dziękuję bardzo, Aga. Dziękuję. Cieszę się bardzo. Andrzeju, powiedz, jak u Ciebie, jak się masz dzisiaj? Cześć. No, mam się świetnie, bo już rozwiozłem rowerem dzieciaki po żłobkach i szkole, a wchodzę głównie z wiedzą teoretyczną. Po lekturze profesora Blikle i Lalu o organizacjach turkusowych. Nie udało mi się przekonać decydentów w naszej firmie do wdrożenia turkusu, albo przynajmniej winności, więc zmieniam firmę, w której bardziej są przychylni do tego. Ekstra. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Andrzej. Mam nadzieję, że mogę tutaj z wszystkimi, możemy mówić sobie po imieniu. Tu widzę, że dołączają kolejne osoby, więc mówię po imieniu. Andrzeju, powiedz, Andrzej, który jesteś też organizatorem, jak się masz? Nie wiem, czy Andrzej mnie słyszy. Być może... Tak, słyszę, tylko byłem wyciszony. Ja się mam dzisiaj całkiem fajnie, jest super pogoda, to całkiem fajnie, dobrze się mam. Jestem z wielką ciekawością do tego, o czym dzisiaj będziemy mówili, bo czuję, że się sporo dowiem i się sporo nauczę. Ekstra, bardzo się cieszę, dziękuję. Anno, jak się masz dzisiaj, z czym wchodzisz? Cześć, dzień dobry.
To mam się dobrze. Cieszę się, że to już dzisiaj jest piątek i też z ciekawością dołączyłam do spotkania. Byłam w Warszawie, takie spotkania jeszcze były kiedyś tak stacjonarnie, powiem, też na spotkaniu właśnie w waszej grupie. No i dzisiaj dołączam z ciekawością, też dużo czytam na ten temat i dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe i też tak z dużą nadzieją, że będzie coraz częściej firmy nie będą się bały wprowadzać właśnie tego sposobu myślenia u siebie, bo tak. Tak. To trochę potrzeba tutaj odpuszczenia takiej kontroli, nie? I to jest trudne. Super, dziękuję Ci bardzo, Ania, cieszę się, że jesteś. Krzysztofka, powiedz, jak u Ciebie, jak się masz dzisiaj? Mówiąc szczerze, czuję się trochę zmęczony, ale bardzo lubię w ogóle to pytanie i jest czymś, co nawet właśnie w różnych sytuacjach zdarza mi się także wykorzystywać. Wrzucę nawet na czat taką małą pomoc, która w sumie bardzo mocno ułatwia się porozumieć i często też na koniec sobie sprawdzamy, jak się czujemy po tym wszystkim, tak? Czy na przykład poziom energii nam wzrósł i bardzo lubię samo właśnie to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest tematem, tak, to akurat jestem powiedzmy z dziedziny około zarządzania produktem i też powiedzmy zmierzam w kierunku, w którym wspólnie tym produktem się zarządza, tak? Więc właśnie zdolność do adaptacji jest czymś, co jest mega istotne w momencie, kiedy razem próbuje się zrobić coś w tak naprawdę w świecie, którego się nie zna, który się dopiero odkrywa. Więc to jest dla mnie na teraz najistotniejsze. Ekstra, słuchajcie, to jest niesamowite, jak to rezonuje z ludźmi, jak po prostu pytasz i naprawdę Cię interesuje, co, jak się mają, jak się czują. Ze studentami też mamy przećwiczone, oni są po prostu tym zachwyceni. To jest tak proste, naprawdę, to tak niewiele trzeba. Bardzo dziękuję. Krzysztof, jeszcze jednego Krzysztofa mamy, zapraszam. Jak się masz dzisiaj? Cześć, dziękuję. To znaczy, no nie wiem, tak się cały czas zastanawiam, czy 6 na 10, 7 na 10, wieczór miałem trudny, bo gdzieś jakieś awarie w pracy, więc mało spałem. Natomiast na śniadanie, no jak to przystało, przyszedłem ze śniadaniem, no już prawie kończę. I z dużą ciekawością, bo temat adaptacji jest dla mnie bardzo, bardzo taki mój, to znaczy ja w obecnej firmie, gdzie pracuję, no już 4 albo 3 razy zmieniałem jakby obowiązki, którymi się zajmuję, więc no, czasami były to dla mnie totalnie nowe rzeczy, więc to rozumiem. Natomiast to nie jest prosty i łatwy temat, w szczególności w kontekstach takich zespołowych i to po prostu chciałbym też posłuchać po prostu, jak sobie z tym jak współpracować i po prostu jak rozmawiać. Ekstra. Ja myślę, że tak może nie będziemy mogli pójść tak szeroko, żeby mówić o tym, jak pracować już konkretnie, czy jakie metody, jakie narzędzia, bo nie dalibyśmy rady w takim krótkim czasie, ale no, jestem otwarta na to, żeby może gdzieś tam jakąś kontynuację wymyśleć, coś wymyślimy, może jeżeli będzie taka potrzeba, to chętnie się podzielę wiedzą. Matt, zapraszam Ciebie, jak się masz? Z czym wchodzisz dzisiaj? Nie wiem, czy Mat nas słyszy, albo... Okej, to idźmy dalej. Paulino, jak u Ciebie? Ja mam się dobrze, wszystko u mnie w porządku. Też się cieszę, że dzisiaj piątek. Wchodzę z ogromną ciekawością, jako że pracuję w firmie, która jest akurat w trakcie zmian, transformacji i to jak działać razem, jak wspierać zespół, bardzo mnie interesuje. Ekstra. Bardzo się cieszę. Dziękuję, Paulina, że jesteś tutaj. I Weroniko, jak u Ciebie, jak Ty się masz dzisiaj? Włącz sobie mikrofon. Tak. Ja dzisiaj mam się dobrze. Muszę tu uważać, bo mam zamknięte drzwi, żeby nikt nie przeszkadzał. Ale muszę powiedzieć, że też wychodzę z takiego dołka, bo jak się gdzieś tam próbuje coś zmienić i opiera się na wartościach i
jest ściana, przez którą się trzeba przebić. To nie jest wcale tak łatwo, więc dla mnie teraz jest taki dopiero powrót do kreatywności z powrotem. I o czym jestem, żeby posłuchać? O współtworzeniu, bo fascynuje mnie ten temat i wierzę, że tylko współtworząc możemy jakoś stworzyć taki lepszy świat i w edukacji, i w biznesie, i w psychologii, z którą ja jestem gdzieś tam osobiście najbardziej związana. Więc jestem tutaj, żeby o tym posłuchać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Tutaj muszę powiedzieć, że Weronika, jeśli mogę Weroniko powiedzieć o waszej grupie. Tak, to była niesamowita grupa, słuchajcie, jeszcze stacjonarnie się widzieliśmy. I to była grupa, w której jedna z osób na koniec powiedziała, w podsumowaniu w ogóle całego semestru, że ona jest tutaj coś takiego, że ona po prostu wychodzi z tych wszystkich zajęć z takim uczuciem, którego nie potrafi nazwać, nie potrafi powiedzieć, co to jest, ale że to jest coś takiego, co po prostu ją bardzo głęboko poruszyło i coś, w czym chce być. Ona nie wie, co to jest. I ja, słuchajcie, też nie wiedziałam do końca. Ja wiedziałam, o czym ona mówi, bo ja to odczuwałam, ale nie wiedziałam, jak to nazwać. I moja przyjaciółka, taka dziewczyna w wieku mojej córki, 30-letnia, powiedziała mi: Julita, to jest belongingness. To jest po prostu poczucie przynależności. I to rzeczywiście, to było właśnie to, co było takiego niezwykłego w tej grupie waszej, Weronika. I myślę, że to o to też między innymi chodzi. To jest jedna z takich naszych podstawowych, najważniejszych, największych potrzeb. I myślę, że wtedy właśnie się uruchamia całe piękno i też cała moc, która drzemie w ludziach po prostu, bo to się niesamowite się rzeczy zadziały tam, Weronika, w waszej grupie. I jeszcze, jak tak mogę dodać, przypomina mi się ćwiczenie, które chyba każdy z nas i które jest tak proste, że nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby to zastosować. Na koniec zastosowaliśmy w grupie właśnie taką metodę: powiedz sobie coś miłego. Każdy każdemu. I ja jeszcze w życiu czegoś takiego nie widziałam. To po prostu wychodziłam, to miałam łzy w oczach, to było tak niesamowicie otwierające, ale też tak proste, tak? Każdy to zna. I jak można po prostu gdzieś tam pomijać to i nie przychodzi do głowy. Jesteśmy tak zabiegani w tym wszystkim, w wykonywaniu po prostu tylko procesów, że zapominamy o tej najważniejszej wartości naszej jako człowieka. Także dzięki. Tak, dokładnie. To jest właśnie o tym. Ale myślę, że żeby to tak naprawdę zadziałało, to bardzo ważna jest też taka postawa obecności, uważności, bo jeśli tego nie ma, to sztucznie po prostu to nie będzie tak odczuwane. Więc słuchajcie, ja otworzę może prezentację, żeby od razu się z wami tutaj podzielić konkretem. Tak, i to co ja myślę, że nie chcę tutaj już opowiadać, żeby nie tracić czasu na to, żeby opowiadać o tym, co robię, ale generalnie działam w biznesie i w edukacji. Teraz zaczynam też, prowadzę bardzo ciekawe przedmioty i we wszystkich tych przedmiotach prowadzę studentów do tych organizacji uczących się zwinnych, turkusowych. Jakkolwiek perspektywa, czy to jest zarządzanie, czy to są zarządzanie zmianą, czy to jest zarządzanie talentami, czy to jest trening umiejętności interpersonalnych, czy to jest warsztat kompetencji menedżerskich, bo takie przedmioty prowadzę wszędzie, staram się prowadzić ich do zmiany tego paradygmatu, zmiany w sposobie myślenia i do właśnie tych organizacji Living Organization. Teraz zaczynam też bardzo ciekawą przygodę z Francją, z uczelnią taką, z dwiema uczelniami, Grenoble Ecole de Management, która stworzyła właśnie w ramach działalności Instytutu Zwinności Organizacyjnej ten model, który wam dzisiaj chcę pokazać, zwinności behawioralnej, i współpracuję w tej chwili też, to jest dla mnie po prostu jakaś nowa przestrzeń, totalnie się otwiera, z Observatoire d'Immatériel. Jest taki projekt Raison d'être, w którym chodzi o to, żeby teraz przeformułować powód bycia organizacji, czy sens istnienia w ogóle organizacji w kontekście społeczeństwa, społeczności, w kontekście w ogóle współpracy pomiędzy ludźmi, tego, jak ludzie się w tym wszystkim mają. Także to jest taka grupa robocza, w której biorę udział. Jestem jedynym obcokrajowcem. Wyzwanie niesamowite, ale też bardzo ciekawe. Wyobraźcie sobie, że nawet są tam nawet druidzi i szamani.
Więc zaprosili, a co oprócz tego ekonomiści, jest ktoś z uczelni, są profesorowie z uczelni wyższych, więc jest takie bardzo, bardzo różnorodne to środowisko i zaprosili mnie jako osobę z innej kultury, która też wnosi te, zapytali mnie o to, co z duchowości, spiritualitę, co ja mogę wnieść do tego zespołu, co po prostu mnie rozłożyło na łopatki. I o tym nie będę dzisiaj mówić, ale może następnym innym razem. To jest naprawdę niezwykłe, co oni robią tam w tym kraju. I teraz to, co chciałabym jeszcze powiedzieć na temat właśnie takiego check-inu, czyli takiego wejścia, to chciałabym Was zaprosić do tego, żebyśmy chwilę porozmawiali o tym, jak takie postawy, które tutaj widzicie, mogą wpływać na proces uczenia się i właśnie na to współtworzenie, o którym powiedziała Weronika. Jak to może wpływać to, że człowiek jest w takiej obecności, uważności, też w otwartości, w sensie, że mówi otwarcie, ale też jest otwarty na innych, w życzliwości do samego siebie, do innych ludzi, czyli ma taką postawę życzliwość, jest w ciekawości, zamiast oceniać, osądzać coś, nie wiem, informacje, ludzi i tak dalej, to jest w takiej ciekawości, zadaje sobie pytania, kiedy jest w trybie współtworzenia właśnie, nie rywalizuje, nie porównuje się do nikogo, uznaje siebie w całości razem ze swoimi mocnymi, ze swoimi słabszymi stronami, po prostu siebie przyjmuje i z tego poziomu podchodzi do innych ludzi. Też tworzy przestrzeń na błędy, dla błędów, czyli też pozwala sobie na błędy, też inni mają tą przestrzeń. No i też jest taka lekkość i zabawa, czyli nie ma gdzie takiego napięcia, takiego bardzo dużej powagi, tylko po prostu możemy w takiej lekkości, w zabawie, z poczuciem humoru działać. To powiedzcie, jak czujecie, jak to może zmienić przestrzeń, jak to może wpłynąć, jeśli... Pierwsze moje pytanie jest takie, czy możecie w sobie to wzbudzić teraz, te rzeczy, które są tu? Możecie jakąś reakcję tam, nie wiem, łapka w górę albo coś tam możecie zasygnalizować albo się wypowiedzieć, czy to jest możliwe, żeby w sobie to wzbudzić. Jeśli nie, to powiedzcie, że nie i dlaczego. Ja chyba podniosłam rękę, znaczy klikając tylko aplauz, to pozwolę sobie. Okej. Okay. No, mam takie porównanie, pracując na przykład na przestrzeni tam dwóch czy trzech lat w dwóch różnych organizacjach i ja widzę, jak pomaga taki drive, kiedy otoczenie też jest ciekawe świata i się wtedy ludzie napędzają różnymi pomysłami, począwszy od zwykłych porannych spotkań przy kawie, jak jeszcze były takie możliwości. Z kolei w drugiej organizacji, do której niestety dołączyłam, tam był problem, po prostu top management, taki trochę dinozaury, zamknięty na wszystko, co skutecznie blokowało pomysły innych, a kiedy jeszcze ktoś przychodził z takim powiewem świeżości, jeszcze próbował, nie mówię, że przeforsować swoje pomysły, ale chociaż poddać je dyskusji, żeby próbować eksperymentować, to niestety jak słyszę 3 razy nie, 4 razy nie, to już po prostu człowiek zaczyna się wypalać. Nie wiem, gdzie leży tajemnica tego, żeby od jednej osoby gdzieś poszedł ten wiral i przeniósł się na innych, może w jakichś strukturach płaskich, to jest właśnie prostsze. Tylko że mam takie dwa skrajne ogonki, tak? Że tutaj właśnie widzę tą różnicę, ile po prostu daje to taka wolność ogłoszenia swoich pomysłów. Drugi krok, że można je sprawdzić, przeeksperymentować, zwłaszcza właśnie w takich środowiskach startupowych. No i trzy, później jest właśnie docenienie tego, ale to w eksperymentowaniu mamy tą przestrzeń na popełnianie błędów. Mhm, dokładnie. Okej. Okay. Słuchajcie, moje pytanie jest takie, czy po prostu jesteście w stanie w sobie wzbudzić te rzeczy, które są tutaj? Może mogę ja się wypowiedzieć. Osobiście tak, myślę, że każdy jest w stanie to sobie wzbudzić, natomiast w organizacji, kiedy są takie okresy czy etapy, kiedy mamy dużo, naprawdę dużo zadań, to jest to po prostu trudne, żeby zachować rzeczywiście wszystkie,
wszystkie te tutaj wartości, tak, w jednym czasie. Mhm. Dziękuję, Paulina. Mhm. Dziękuję, Paulina. Tak, na pewno środowisko zewnętrzne ma wpływ. Tutaj wiecie co, ja zawsze zaczynam od tego, czy teraz, tu i teraz, na tym spotkaniu jesteś w stanie to wzbudzić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli nauczysz się tego, czy jakby nauczysz swoje ciało też bycia w takim stanie, to potem już możesz to przenosić do innych perspektyw, do innych jakichś sytuacji. Po prostu nauczysz się, jak to jest, kiedy właśnie jesteś w takim stanie. To jest kwestia stanu, w jakim jesteś. I pamiętam, że tylko może zamknę ten temat tylko takim, powiem wam tylko, że to było niesamowicie dla mnie zaskakujące, kiedy moja pani profesor, bo też prowadzę badania na temat tego, jak ludzie się uczą i jak tworzyć środowisko dla uczenia się. Moja pani profesor, profesor Gołębniak tutaj z Poznania, pedagogiką się zajmuje, ona tak zatrzymała się i mówi, pani to robi? Pani to zawsze robi, pani Julito? Zawsze pani te pytania zadaje? Słuchajcie, i to mnie tak po prostu zaskoczyło, bo dla mnie to jest takie naturalne i normalne, wydaje mi się, że to jest normalne. I ona mi wytłumaczyła, że w tym momencie jakby schodzimy z poziomu tej logiki, zaczynamy angażować całą swoją jakby strukturę, również fizyczną, serce, tak? Czyli wszystko zaczynamy angażować, to jest coś, co zaczyna się pojawiać po prostu w tej przestrzeni pomiędzy ludźmi i zupełnie schodzimy na inny poziom percepcji. Więc ona mi to wyjaśniła, pani profesor, tak? Więc ja po prostu byłam tym naprawdę poruszona, bo myślałam, że to jest takie normalne w sumie, nic takiego tam. Tymczasem to jest naprawdę, to ma ogromną, ogromną moc. I w jednej z firm, słuchajcie, ktoś się poprosił, zapytał, bo ja takie kartki im rozdawałam z tymi właśnie tutaj hasłami. Czy Julita, czy my możemy sobie to zatrzymać i możemy sobie to powiesić tutaj u nas na piecu? Tak, powieście sobie. Także wiem, że tam to rzeczywiście ma dużą, dużą moc, bo chodzi o to, żeby sobie o tym po prostu przypominać i żeby nauczyć się funkcjonować w takim trybie. Wytwarzasz pewien tryb funkcjonowania, jeśli te postawy gdzieś tam powielasz. Także zatrzymałam się na chwilę tutaj, bo to naprawdę ważne. Idziemy sobie dalej. I teraz przez co chciałabym, żebyśmy sobie przeszli, słuchajcie. WUKA, myślę, że tutaj w tym towarzystwie nie muszę o tym mówić, ale no zawsze tak nawiązuję do tego, bo myślę, że to jest ważne w kontekście właśnie tej zdolności do adaptacji, adaptatywności. Dlatego właśnie jest nam to potrzebne, bo w takim świecie dzisiaj szalonym żyjemy. Potem o tej zwinności behawioralnej wam trochę powiem, z czego ona się bierze, w jaki sposób organizacja wchodzi właśnie na ten poziom zwinności takiej adaptatywności. Trochę o człowieku też, czyli jakie są obszary tej zwinności. I tutaj wam pokażę już konkretnie to narzędzie badania zwinności w danym kontekście. Podzielę się z wami tą wiedzą i mam nadzieję, że zdążymy się na chwilę znaleźć w pokojach, żebyście popracowali sobie razem w mniejszym składzie. Okej, okay. O WUKA myślę, że nie muszę mówić tutaj. Czym jest zwinność? Myślę też, że to jest ważne, żeby to zdefiniować. Pięknie zdefiniował to właśnie Jérôme Béon, który jest twórcą tej metody i narzędzia, tego co Paulina tłumaczyła. Zwinność jest zdolnością ludzi, zespołu i organizacji do poruszania się i działania w sposób trafny, adekwatny do kontekstu i chodzi też o zachowanie, o osiąganie celów z zachowaniem dobrostanu. I słuchajcie, to jest to, co mnie najbardziej ujęło. Pamiętam, jak Jérôme o tym opowiedział, że zwinność, to o czym my tutaj będziemy mówić, ona pozwala ludziom na to, żeby osiągać swoje cele, być bardzo efektywnym, a jednocześnie zachować dobrostan. I nie tylko z powodów altruistycznych, dobrostan. Jak myślicie, dlaczego jest ważne, żeby zachować dobrostan w tym procesie? Jak myślicie, po co to jest? Dla mnie ten dobrostan to trochę jak zachowanie tej energii, bo trochę też tak patrzę, że gdybyśmy skupili tą energię, to trzeba było znowu by poświęcić trochę czasu na jej odbudowanie. Tak sobie to postrzegam. Super. A do czego ta energia jest potrzebna? Działania, tworzenia. Tak jest. Dokładnie. Przepraszam. Wydaje mi się, że to jest też ten dobrostan jest tak jakby stanem równowagi.
Czyli jeżeli mamy jakiś cel, który musimy osiągnąć, to też powinniśmy dążyć do tego celu w taki sposób, żeby po wyjściu z tego stanu nierównowagi w miarę szybko wrócić do tej równowagi. Druga rzecz, która mi przychodzi na myśl, to to, że to jest to osiąganie celów z zachowaniem dobrostanu, to jest coś przeciwnego do osiągania celów po tak zwanych trupach, tak? Czyli możemy osiągnąć cel, ale niestety zrobimy podczas działania, podczas osiągania tego celu, doprowadzimy do takiej destrukcji różnych rzeczy, że później może być ciężko wrócić do tej równowagi. Mhm. Ta sama ta równowaga jest dla ciebie wartością, Andrzeju, tak słyszę. Tak, ponieważ jakaś stabilność tam procesów, które w organizacji wykorzystujemy, jest ważna. Poza tym ludzie są przyzwyczajeni, a przynajmniej czują się bezpiecznie. Duża część ludzi czuje się bezpiecznie, przynajmniej w organizacji, w której jestem. Tam średnia wieku jest powyżej 40 lat pracowników, więc to są ludzie przyzwyczajeni do stabilności. Więc jeżeli wprowadzamy jakąś zwinność, to musimy to wprowadzać bardzo powoli, tak żeby ci ludzie odczuli, że ta równowaga, do której są przyzwyczajeni, nie jest zachwiana, przynajmniej wróci do jakiegoś tam stabilnego poziomu. Mhm, super, czyli dla komfortu po prostu ludzi, bo wtedy procesy idą gładko i ludzie po prostu lepiej się w tym, jakby nie ma po drodze gdzieś tam strat w ludziach, jak najbardziej. Słuchajcie, to co mnie tutaj bardzo, bardzo ujęło, to, że ta świadomość, o tym zresztą też Brené Brown właśnie mówi, pewnie jest znana większości z Was albo wszystkim może, to, że nasza kreatywność, a ta zdolność do adaptacji wynika z tego, że jesteśmy zdolni do innowacji, która wynika z kreatywności po prostu. Jakby kreatywność na poziomie indywidualnym zaczyna tworzyć kreatywność na poziomie tym zbiorowym i w ten sposób powstają innowacje. I ta nasza kreatywność mieszka w naszej wrażliwości. Ona mieszka w naszej tej bezbronności, tym vulnerability. Tam mieszka nasza kreatywność. I tam mieszkają nasze zasoby. Wszystko, co mamy najmocniejszego. Francuzi mówią puissant, czyli takie, wiecie, takie mocne, coś, co po prostu nas popycha do przodu. To jest taka nasza moc i to jest właśnie kreatywność. Ona mieszka w naszej wrażliwości, w naszej bezbronności. Więc jeśli nie damy ludziom tego bezpiecznego środowiska, w którym właśnie odczuwają ten dobrostan, odcinamy ich od źródła ich mocy i źródła ich kreatywności. To jest po prostu niesamowite. Dlatego tak ważne jest to, żeby o to zadbać. I jeśli ludzie są w stanie wzbudzić w sobie, czy wykorzystać swój potencjał, jakby wydobyć z siebie te swoje moce, to wtedy zaczynają się po prostu dziać cuda. Bo jest nieprawdopodobne przyspieszenie. To jest tak, że jest nieprawdopodobne przyspieszenie i dynamika, ale jednocześnie jest, Andrzej, ta stabilność, o której mówisz. To jest to połączenie, wtedy po prostu jest magia, jeśli łączysz dynamikę ze stabilnością. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, a to jest właśnie wtedy, wtedy właśnie się to dzieje. Więc dlatego takie... Tak. To ja jeszcze dodam coś od siebie, bo gdzieś tam kamera dzisiaj... Muszę trzymać jednak na telefon. To, co powiedział Andrzej, gdzieś tam, ja się z tym zgadzam, że na koniec dnia nie wychodzę z pracy, to ja chcę czuć, że byłam sobą, żeby to, co robię w pracy, a to, kim jestem, gdzieś tam się nie gryzło. I teraz mam takie zajęcia też na uczelni i też w pracy to robię. I usłyszałam, że do pracy powinnam zakładać awatar. Czyli zapomnij, kim jesteś, bo tutaj przychodzisz, zakładasz awatar, zakładasz maskę i ten. I aż po prostu się gotuję, żeby powiedzieć, że słuchajcie, to nie tędy droga, tak? Bo jeśli gdzieś tam wyrzekniemy się tego, kim w głębi ducha jesteśmy, tak jak Brené Brown mówi, to właściwie zabijemy, tak jak Julita powiedziała, zabijemy to, co w nas najlepsze. I jak słyszę po prostu, bo to akurat jest przedmiot z negocjacji. No okej, okay, ja rozumiem, ale czy nie możemy po prostu jakoś, musimy się zmieniać, musimy być tacy bezlitośni, jak to robimy, żeby, rozumiem, że chodzi o sprzedanie, chodzi o wynegocjowanie, ale... No,
no nie za wszelką cenę, ja nie lubię tego w ogóle, za wszelką cenę, po trupach, tak jak to Andrzej powiedział. Mhm. Więc to chyba nie tędy droga i tym tak gdzieś tam luźna myśl. Mhm. Weronika, dziękuję. Tym bardziej, że słuchajcie, też Jerome, o którego tu będę przytaczać, mówił też o tym, że w tej chwili świat się o tyle wszystko się zmienia, że jakby przeszliśmy z tych negocjacji takich, wiecie, że wygrana, przegrana, czyli żebym ja mógł wygrać, ktoś musi przegrać. Potem byliśmy na tym etapie wygrana, wygrana, czyli jeden wygrywa, drugi wygrywa, ale słyszycie, wygrana, czyli jest jakaś gra, jest jakaś nadal jakaś walka, są ludzie po obu stronach. Dzisiaj przechodzimy już do trybu satisfe, czyli usatysfakcjonowany, czyli dbamy wzajemnie o swoją satysfakcję. To jest kolejny krok, kolejny jakby przeskok w świadomości ludzi na temat tego, jak się utrzymać właśnie w tej efektywności. I to jest to, o czym Weronika powiedziałaś, czyli jeśli będę rezygnować z siebie, przecież o tym Lalu też mówi, prawda? W Turkusie cały czas bazujemy, o tej pełni. Jeśli człowiek nie będzie w pełni, nie będzie w pełni sobą, nie będzie miejsca na tą pełnię, to nie ma możliwości, żeby wydobyć cały potencjał, żeby wydobyć talenty ludzi i żeby wydobyć ich zaangażowanie. No te awatary tak naprawdę później prowadzą do gabinetu psychoterapeuty. Dokładnie. Masz dysonans. To dysonans. Ja na chwilę bym nawiązał do tego, co przed chwilą powiedziałaś, satisfe. Myślę, że między win-win a satisfe jeszcze jest value to value. Czyli przestajemy grać, że wygramy obydwie strony, tylko zaczynamy widzieć wartość dla obydwu stron, czyli zmieniamy perspektywę i na poziomie tej wartości potem mamy tu satysfakcję z osiągnięcia. To taki komentarz. A drugi komentarz, jaki trochę od strony firmy patrząc, a nie od strony ludzkiej, ja bym powiedział tak, dzięki temu, że możemy dać sobie być sobą, to zwiększamy zdecydowanie potencjał firmy do osiągania właściwie gwiazd. Jeżeli tego nie robimy, to totalnie się ograniczamy i kasujemy w 3/4 potencjał, który my jako ludzie mamy i który możemy zbudować jako zespół. To z poziomu firmy. Super. Dziękuję za spojrzenie. W pełni się zgadzam. Swego czasu czytałem książkę, jak osiągać rezultaty, niesamowite rezultaty zwykłymi ludźmi. No to jest przez część ludzi krytykowana książka z HBR, ale tam właśnie jest to, co mówisz, czyli to, że jeżeli dasz ludziom być w tej pełni i realizować się w duchu misji, którą firma przyjęła, jeżeli ta misja jest znana, to wtedy naprawdę można niesamowite rezultaty takim zespołem uzyskać. Przez szacunek jeszcze do siebie oczywiście. Tak jest. Bardzo Wam dziękuję za komentarze. I słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do tej zwinności, czyli do tej adaptatywności. Adaptability, adaptatywność, ja tego słowa używam, chociaż ono jest może nowe w języku polskim, ale stwierdziłam, że jest w angielskim, jest we francuskim, to i tutaj myślę, że możemy sobie je przyswoić. Jest całkiem fajna adaptatywność. Po co w ogóle ta adaptatywność? Po prostu, żeby skutecznie tworzyć wartość, która nieustannie podąża za zmiennymi potrzebami rynku. Po prostu te potrzeby się zmieniają, tak jak zmieniają się potrzeby ludzi, wzrasta ich taka samoświadomość, wzrastają ich potrzeby, ich wartości jakby zaczynają się zmieniać i potrzeby zaczynają rosnąć, tak zmieniają się potrzeby, które widać na rynku i w związku z tym to jest działanie razem w odpowiedzi na kontekst, czyli na te zmiany właśnie, na te zmiany, które wiążą się z potrzebami takimi emocjonalnymi de facto ludzi. Zaraz do tego przejdziemy, to jest też ciekawe. I teraz chciałabym pokazać Wam, co tworzy tą zwinność i indywidualną, i kolektywną, i też zwinność organizacji. I tutaj, słuchajcie, posłużę się metaforą góry lodowej. Jerome bardzo lubi to wykorzystywać przy każdej okazji, ale myślę, że wiele z nas ma też taką, też posługujecie się tym, bo ta góra lodowa naprawdę bardzo dużo pokazuje. To, co jest ważne w zwinności, to to, żeby być cały czas w kontakcie z kontekstem. Być cały czas w odpowiedzi na kontekst. To jest to, o czym Lalu mówi, o tym wyczuwaniu. To, że to są ludzie i zespoły i organizacje, które wyczuwają, słuchajcie, żywe organizmy.
żywi ludzie, żywe organizmy, żywe systemy są w stanie, mają zdolność wyczuwania tego, co się dzieje. I kiedy mają tą zdolność? Mają tą zdolność wtedy, kiedy integrują to wszystko, co tutaj widzicie. Czyli wychodzą sobie od, myślę, że tutaj mówię o jakichś rzeczach oczywistych, ale powiem o tym, żeby to podkreślić. Wychodzą od znaczenia, czyli od sensu. Czyli zobaczcie, na samym dnie, u samej podstawy jest właśnie sens. To jest to raison d'être, nad którym pracujemy we Francji. Czyli to jest taki sens istnienia, po co my jesteśmy. Tak samo zwróćcie uwagę teraz, żeby skrócić już kolejnych etapów, nie przechodzić już przez leadership, to tak samo gdyby się wzięło pod uwagę leadership, dokładnie ta sama historia, czyli po co ja tu jestem, jaka jest moja rola, co ja mam tutaj do zrobienia. Jeśli jestem nauczycielem akademickim, po co ja tu jestem, jaka jest moja rola, co ja mam tu do zrobienia, w jaki sposób mogę służyć tym ludziom, na przykład studentom powiedzmy, czy uczelni. Drugi, jak już jesteśmy, już wiemy, mamy to określone, mamy to sformułowane, przechodzimy sobie piętro wyżej i tutaj zaczyna się nasze bycie. Nasze bycie, czyli to nasze being, to bycie nasze, czyli jacy my jesteśmy. I to jest nasz mindset. I nad tym mindsetem pracuje właśnie zwinność behawioralna. I zaraz wam to pokażę. To jest nasze podejście, nasz mindset, czyli to, w jaki sposób my myślimy, jakie przekonania nas prowadzą. Idziemy, wychodzimy, wynurzamy się coraz bardziej i jesteśmy już na trzecim takim poziomie. I trzeci poziom to jest, jak my z tym naszym purpose i z tym naszym mindsetem zaczynamy działać z innymi ludźmi. Czyli zaczynamy wchodzić w różne powiązania, w procesy. Zaczynamy po prostu działać razem. To są procesy. Czyli to jest to acting, czyli to, jak my działamy razem. I to wszystko w zwinnej organizacji jest absolutnie świadome. Chociaż jest to nienamacalne, ale to jest uświadomione, to jest wypowiedziane, to wszystko jest określone i tego się po prostu ludzie trzymają i pilnują, żeby to było jasne dla wszystkich. To tworzy po prostu kulturę organizacji. To tworzy też nastrój, który panuje w organizacji. Ale jest to nienamacalne. I wynurzamy się teraz ponad powierzchnię wody, zobaczcie, to jest tylko nie wiem, ile tam, 10% góry lodowej i tutaj dopiero zaczynamy, tu mamy nasze doing, czyli robienie rzeczy. To jest tak, jak ja nieraz pamiętam, mam takiego lidera, menedżera, który kształtuje swój leadership, jest w tym procesie i ja mówię, słuchaj, ale zastanów się, powiedz, jaka jest twoja rola i jakie twoje podejście, sposób bycia jest ważne, w jaki sposób chcesz z ludźmi pracować. A on mówi, wiesz co, ja nie mam się czasu zastanawiać, wiesz, ja nie mam czasu się zastanawiać. Ja po prostu muszę robić. I z tego robienia po prostu on robi, jest urobiony, słuchajcie, po łokcie. Jest tak, że mówi, wiesz, ja mam tak mało ciągle czasu, wiesz, ja po prostu, bo ja muszę cały czas robić. I on jest właśnie w ponad powierzchnią, jakby nie ma kompletnie świadomości tego, co jest pod wodą. I tutaj są już właśnie narzędzia. Tu jest też cała strategia, tu jest całe jakby planowanie, wyznaczanie celów, planowanie i realizacja tych celów, czyli po prostu robienie rzeczy. I zwróćcie uwagę, że w organizacjach powiedzmy no, takich orange, tak, z tego diagramu Lalu albo takich taylorowskich, opartych na tej teorii Taylora, takich mechanistycznych, które traktują organizację jako maszynę, one mają w swojej świadomości właśnie to, co jest ponad powierzchnią wody. To, co jest tutaj ponad. I na tym się skupiają. To wszystko, co jest pod spodem, może, ale to czasami raczej to przeszkadza, prawda? To, że z tymi ludźmi trzeba ciągle tam to, cały czas trzeba to naprawiać, cały czas trzeba tym panować, cały czas trzeba to kontrolować, to jest takie męczące. Natomiast tutaj w zwinności te organizacje integrują górę z dołem. Integrują. Po prostu. Łączą. I z tego wynika ta zwinność, że mają w świadomości to, co idzie od dołu, łączą to i przejawiają to w tym swoim działaniu. Czyli korygują to swoje działanie, to doing, korygują przez pryzmat tych wszystkich trzech rzeczy od dołu. I wtedy mogą robić mniej, dlatego jest ta efektywność. Bo robią mniej, w związku z tym mają więcej przestrzeni na bycie. I to z tego to wynika. Powiedzcie, co w was się teraz rodzi, jak o tym mówię? Jakie macie refleksje tutaj?
dla mnie na pewno to, że właśnie te firmy, te pomarańczowe, one chyba nie uświadamiają sobie, że miałoby o wiele mniej roboty, gdyby pozwoliły na to, co zanurzone w wodzie, żeby się zadziało, a skupiają się rzeczywiście tylko proces, tak? Ja jak sobie przypomnę słowo mierniki, wskaźniki, które u mnie w pracy jest notorycznie wykorzystywane, no to gdzieś tam. A gdzie reszta? Nikt o tym nie myśli. A gdyby rzeczywiście zwrócono uwagę na to, co pod wodą, to te mierniki nadal byłyby ważne. Myślę, że byłyby zachowane, ale nie powiedzmy za wszelką cenę i mniejszym kosztem, takim ludzkim kosztem. Dzięki, Weronika. Dziękuję. Ktoś z Was chciałby jeszcze się tutaj wypowiedzieć? Ja na przykładzie bursztynowej organizacji mogę powiedzieć, że being jest chyba tak dosłownie zastąpiony przez well-being, gdzie na siłę próbuje się wprowadzić wtedy tak jako konsekwencja work-life balance, ale to jest dalej jakby wymuszone, bo nie mówimy o beingu, że ja jestem tu i teraz w pracy i się mogę spełnić, tylko bardziej co mogę zrobić, żeby się nie przepracować, albo może w drugą stronę, co organizacja może mi zrobić, tak, czyli wprowadza mi jakieś zajęcia sportowe, 2 dni w roku wolontariatu i dalej jest to jakby narzucone, że nawet tam nie mamy pola działania, czyli jest taki po prostu przeskok, że próbujemy tak troszeczkę na siłę balansować niektóre obszary, ale no to też zależy, jak kto do tego podchodzi, ale moim zdaniem nie mamy indywidualnego tutaj pola działania, bo dla mnie well-being może oznaczać zupełnie coś innego, prawda? Może jakieś takie spotkania zespołowe po pracy, nie wiem, klub dyskusji książki, cokolwiek, tak? Więc też nawet well-being był próbowany tak odgórnie być wprowadzony. Mhm. Przez kontrolę, prawda? Przez kontrolę. Tak. Aha, czyli teraz widzimy, że jesteście wypaleni, to teraz wam tutaj siłownie może albo coś. No i to najczęściej właśnie widać chyba w opisach ofert pracy, w tych benefitach, tak? Więc gdzie już wiemy, co cię czeka, to już spróbujemy też temu jakoś zapobiec. Ja się śmieję teraz, bo Aga, to co powiedziałaś, ja właśnie jestem na etapie wertowania ofert pracy i po prostu jak widzę, przechodzę do co my ci oferujemy, to czasami zaczynam się śmiać. Nic nie jest tam napisane o dobrostanie, czyli o tym, żebym ja się czuła dobrze wszędzie, nie tylko powiedzmy, że ja mam zrobić swoją pracę i wychodzę do domu i wtedy mogę iść na sport jakiś i się odstresować po stresującej pracy. O tym nie ma nic, po prostu jest te benefity po to, bo teraz jest. Rozmawiałam teraz z HR menedżerem w takiej dużej firmie tutaj w Poznaniu i jak usłyszałam, że ja już nie powiem, co tam było benefitem, bo to w sumie nie jest ważne, ale to jest teraz benefitem, bo na to jest moda. Moda, tak? Nie, to był właśnie taki benefit pozwalający zachować dobrostan, ale tylko dlatego, że jest na niego moda, a nie z takim podejściem, że to jest tym ludziom potrzebne, więc no przykre bardzo. Tak, bo to jest taka oferta po prostu pewnie dopasowana do może oczekiwań rynkowych, że nikt nie idzie krok przed, ale ja podam bardziej skrajny przykład. Już pojawiają się firmy, które oferują pakiet psychoterapii online jako benefit, więc teraz pytanie, ale dlaczego oni to oferują, czy już jest naprawdę tam aż tak źle, że trzeba lądować na psychoterapii. Tak wcześniej pamiętam, chyba Andrzej może wspominał, że można właśnie po niektórych takich awatarach wylądować w gabinecie psychoterapeuty, no to wtedy pracownik musiał jeszcze sam to opłacać z własnej kieszeni, teraz już chyba ktoś tak frontem do pracownika jest to zapewnione, ale to po prostu świadczy o tym, że wiemy, jakie mogą być skutki, a nikt nie myśli o tym, jak w ogóle zapobiegać temu i je po prostu jak faktycznie sprawić, żeby ludzie się czuli dobrze. Dokładnie. I teraz słuchajcie, przejdę, bardzo Wam dziękuję za ten głos tej młodego naszego pokolenia cudownego.
Zobaczcie, to co też mnie, pamiętam, ujęło, wzruszyło w tym, co powiedział Jerome, to to, że zobaczcie, te organizacje zwinne, one właśnie dbają, i tu się odnoszę wprost do tego, o czym mówiłyście, Aga, Weronika, one się wprost odnoszą do kontekstu, w którym funkcjonują. Kontekstem w tym przypadku są potrzeby emocjonalne ludzi. Wszystkich ludzi w tym systemie, czyli nie tylko mówimy o ludziach, w sensie o pracownikach, mówimy o ich rodzinach, mówimy o naszych klientach, mówimy o naszych interesariuszach, o innych osobach, mówimy o wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są związani z tą organizacją, i tutaj właśnie zaczyna się pojawiać ten wpływ organizacji na społeczeństwo. Że to jest też jego rolą, nie tylko by zarabianie pieniędzy, ale po prostu tworzenie takiego zdrowego środowiska, które zatacza coraz szersze kręgi, prawda? To się zaczyna brać od myśli jednego człowieka, od potrzeby jednego człowieka i od tego, że jest wrażliwy na potrzeby emocjonalne. I zobaczcie, są takie trzy, to było dla mnie bardzo poruszające, i są takie trzy potrzeby takie nasze podstawowe. Pierwsze to jest rozpoznanie jako istoty ludzkiej. Drugie to jest potrzeba więzi i przynależności. I trzecie to jest potrzeba korzyści emocjonalnej. I tutaj w zależności od tego, co robisz. Czy jesteś studentem, czy jesteś, nie wiem, pracownikiem. Korzyść emocjonalna z mojej pracy, poczucie sensu. Czy jesteś klientem, czyli korzyść emocjonalna z usługi, czyli to, że się zachwycasz na przykład usługą albo produktem. Masz korzyść emocjonalną. To jest po prostu coś, co ciebie zachwyca na przykład. Albo coś, co ci daje poczucie sensu. I jeśli organizacja zwraca na to uwagę, po prostu bierze to pod uwagę, to jest na pozycji wygranej, czyli właśnie w tym momencie zaczyna zapobiegać. Czyli zastanawia się, co my możemy robić, czyli jaka jest nasza, znowu wracając od dołu, znaczenie tego, co robimy, to jest nasz kontekst, jakie ma być nasze bycie, nasze being, czyli nasz mindset, i jak, w jaki sposób wchodzimy w interakcje z ludźmi, jak prowadzimy procesy, wszystkie procesy i wewnątrz organizacji, i na zewnątrz. Więc to jest właśnie odpowiedź na to o czym przed chwilą Weronika i Aga tutaj mówiłyście. No i teraz słuchajcie, o leadershipie nie będę tutaj rozwijać, bo skrzydeł, bo tutaj to jest temat też rzeka. Patrzę tutaj, spoglądam na zegarek, bo chcę jeszcze was zaprosić do pokojów. Ale to jest rzeczywiście zmiana kompletnie paradygmatu leadershipu, czyli to jest raczej tworzenie środowiska, tworzenie takiego środowiska bezpiecznego czy przyjaznego dla uczenia się, dla współtworzenia, no i jednocześnie dla zwinności, dla tej adaptatywności. Tu jest ten przeskok, słuchajcie, bo też to jest też temat, który bardzo mnie pasjonuje, kwestia aspektu męskiego i żeńskiego. Aspekt męski jest odpowiedzialny za tą zawartość, za tą merytorykę, za ten wkład, za ten konkret, za to, co widoczne, co namacalne. Aspekt żeński, który jest w nas, jest odpowiedzialny za przestrzeń, którą tworzymy, za przestrzeń. To jest właśnie ta kultura organizacji, to jest ta przestrzeń, w której to wszystko, co robimy, się dzieje. I ona nie będzie nas prosić, ta przestrzeń o to, zauważ mnie, weź mnie tutaj pod uwagę. Ona po prostu jest. I chodzi o to, żeby ją tylko odkryć i uznać i dać jej pole do jakby pierwszeństwa, w sensie takim, że to jest największe źródło naszej takiej mocy, właśnie tego przyspieszenia, tej dynamiki. Ono jest właśnie tam. Więc to jest tworzenie tego kontekstu. Nasz aspekt żeński. To jest ten kontekst, który tworzymy dla ludzi. Okej, i idziemy sobie dalej. I tutaj chciałabym wam pokazać, muszę tylko to ściągnąć do paska nasz. O, tak, teraz będziemy widzieć. Chciałabym wam pokazać narzędzie. I teraz do czego służy to narzędzie? To narzędzie służy do badania, nazywa się Agile Profile Development. Narzędzi tam jest więcej stworzonych przez Jeroma, ale to chcę wam pokazać, bo to jest coś, co pokazuje nam, w jakim jesteśmy momencie z punktu widzenia właśnie tej adaptatywności, tej zwinności. I to jest coś, co pokazuje, robi się to w taki sposób, że się przeprowadza po prostu kwestionariusz, to jest rodzaj takiej ankiety, kwestionariusza, gdzie odpowiadasz na pytania,
i otrzymujesz taki wynik. I co jest ważne? Ważne jest to, że to nie jest coś, co pokazuje, jakie masz cechy, tylko to jest coś, co pokazuje twoje zachowania. To jest właśnie twoja zwinność behawioralna, czyli twoje zachowania. I tutaj to, co jest istotne, to są takie trzy obszary zwinności. Współpraca, to jest to czerwone pole. Antycypacja, czyli przewidywanie, to jest to fioletowe pole. I innowacja, to jest to zielone pole. I teraz to, co jest też tutaj niesamowite i piękne, to jest to, że tutaj jest wzięte pod uwagę nasza strona racjonalna i nasza strona emocjonalna. I to, że jest wzięta pod uwagę nasza strona emocjonalna, pokazuje, jak mocno wpływa właśnie ten czynnik ludzki na naszą zwinność, na naszą efektywność. I dlaczego trzeba, odpowiadam na pytanie, dlaczego trzeba, warto o to po prostu zadbać. I teraz zobaczcie, chciałabym Wam to przedstawić tak króciutko. Współpraca to jest obszar, który zawiera w sobie dwie dźwignie. Emocjonalną, tą z czerwoną kropką, i racjonalną, z niebieską kropką. Emocjonalna to jest empatia systemowa, czyli to jest nasza pomoc i wzajemność, dbałość o wzajemną satysfakcję. Tutaj macie opis też. To jest takie słuchanie siebie, pomoc i wzajemne wspieranie się. To jest ta empatia systemowa. Racjonalna część współpracy to jest synchronizacja, czyli synchronizuję moje działania z innymi. Zobaczcie, to jest koordynacja i elastyczność. To jest tworzenie przepływu działań. To jest w takiej sytuacji, kiedy na przykład masz coś do zrobienia, ale wiesz o tym, że wszystko jest ze sobą powiązane, w związku z tym widzisz, że ktoś opóźni się za chwilę przez jakiś problem, który ma tam z jakimś drobiazgiem, w którym ty możesz pomóc. No to twoja empatia systemowa powoduje, że chcesz pomóc temu człowiekowi, bo dbasz o to, żeby on się tam nie męczył, żeby miał satysfakcję z tego, co robi. A synchronizacja twoja powoduje, że zatrzymujesz się na chwilę i mówisz, dobra, poczekaj, ja ci pomogę. Pokaż, z czym masz problem, jak mogę tobie pomóc, żeby to ruszyło. I odkładasz na chwilę swoje rzeczy po to, żeby kogoś przepuścić przodem, bo wiesz, że za chwilkę to, że on pójdzie przodem, to spowoduje, że ty możesz potem dalej kontynuować swoją pracę. To jest tworzenie przepływu działań. To jest takie dostosowywanie, modyfikowanie, regulowanie, tworzenie po prostu takiego flow. To jest ta synchronizacja. Teraz kolejna rzecz, zobaczcie, opowiem Wam teraz trochę o antycypacji, czyli przewidywaniu. I tutaj masz znowu emocjonalna część, to jest inteligencja sytuacyjna. To jest, słuchajcie, takie wyczuwanie, to jest zdolność do wyczuwania. To jest to, że uruchamiamy swoją intuicję. To jest czasami tak, że nie wiesz dlaczego, ale wiesz, że trzeba to zrobić. I intuicja to jest rodzaj mądrości, którą po prostu mamy. Ona wynika z tego, że potrafimy wyczuwać rzeczy, które się dzieją wokół. I w tym momencie się zaczynamy, inteligencja sytuacyjna powoduje, że zaczynamy się dopasowywać, wyczuwając różne sygnały z otoczenia. I część racjonalna, proaktywność, to jest konkret. To jest planowanie i takie układanie wszystkiego tak, żeby nie było ryzyka. To jest analizowanie, organizowanie, formalizowanie rzeczy, domykanie tematów. To jest to, że potrafisz czasami zrobić krok wstecz, zatrzymujesz się i patrzysz, dobrze, jeżeli pójdziemy tędy, to ryzyko jest takie i takie, w związku z tym zmieniamy teraz nasz kierunek. Przepraszam. I kolejny obszar to jest innowacja. I to jest też bardzo ważne z punktu widzenia właśnie adaptatywności, żeby puścić przodem po prostu innowacje, nie bać się tego. Odpuścić trochę tę kontrolę i zaufać, biorąc pod uwagę to wszystko, co było wcześniej, czyli współpracę, że jesteśmy razem i poradzimy sobie razem, przewidywanie, że mamy też zdolność wyczuwania, no i możemy też w racjonalny sposób wszystko sobie poukładać. I tutaj zaczynamy przypuszczać przodem znowu innowacje, gdzie zobaczcie, ta część emocjonalna, to jest konstruktywna rebelia i to jest taka otwartość i ruch. To jest wychodzenie poza ramy. To jest coś takiego, że ktoś mówi, dobra, do tej pory robiłem to zawsze tak, ale teraz spróbuję, zrobię to inaczej. Niektóre osoby mają wręcz potrzebę tego, żeby wychodzić poza ramy i ciągle robić coś inaczej.
To jest ta konstruktywna rebelia. To jest związane też z tym, żeby słuchać innych ludzi. To jest związane z akceptacją. Z tym, że masz niepewność, stoisz przed przepaścią, ale akceptujesz to ryzyko i mówisz, dobra, postawię ten krok w tą przepaść, bo mam zaufanie. I kolejna rzecz to jest dzielenie się wiedzą, to jest ten racjonalna część innowacji. I tutaj mamy otwartość, przepraszam, sens i wiedza, czyli dzielę się z ludźmi wiedzą, czyli po prostu robię spotkania, podsumowania, dbam o to, żeby ludzie byli na bieżąco, nadaję znaczenie, udzielam informacji, tak? Czyli mówię, słuchajcie, teraz będziemy robić to, dlatego że to jest ważne z tego i z tego punktu widzenia. To jest bardzo ważne i tutaj jest przypominanie o naszym właśnie purpose, o naszym celu takim wyższym. To jest właśnie to dzielenie się wiedzą. Więc mamy tutaj wszystkie jakby trzy obszary. Współpraca, przewidywanie i innowacja. I każdy z nich ma racjonalną część i emocjonalną. Czyli tutaj zapraszamy nasze człowieczeństwo do działania. I to jest tutaj naprawdę, w tym widzę takie piękno. I teraz co jest ważne? Ważne jest to, żeby była równowaga. Czyli zobaczcie, tutaj masz 1, 2, 3, 4, 5, aż do 7. Jeśli jesteś na polu 3, 4, 5, to znaczy, że, przepraszam, jesteś w równowadze. Czyli to jest tak, że wtedy właśnie ta zwinność się zaczyna pojawiać. Jeśli jesteś na 1, 2, czyli tutaj na przykład masz za mało, albo jesteś na tutaj 6 lub 7, to oznacza, że odrywasz się od kontekstu. Jeśli jesteś na 1, 2, to oznacza, że jakby odmawiasz tego, na przykład współpracy, nie przewidujesz, czy nie dopuszczasz innowacji do głosu, bardziej jesteś w takim wycofaniu i dbasz o siebie, o swoje potrzeby w działaniu. A jeśli jesteś na 6 lub 7, to jesteś w nadmiarze, czyli też nie ma równowagi. Ten nadmiar powoduje, że bardziej dbasz o potrzeby innych ludzi w tym kontekście, a mniej o potrzeby swoje. I też co się dzieje, słuchajcie, jeśli bardziej dbasz o potrzeby innych, a nie dbasz o potrzeby swoje? Co się wtedy pojawia na poziomie emocji? Jak myślicie? Jeśli na przykład... Nierównowaga. Zdecydowanie. I co z tej nierównowagi wynika? Jak się czujesz? Jeśli dbasz bardziej o potrzeby innych ludzi, a nie o swoje? No i się do tego przyzwyczajają oczywiście, jest fajnie. Ja na pewno, jeśli miałabym swojego doświadczenia mówić, to wypalona. Bardzo szybko. Bardzo szybko mnie to wypala i ja czuję, że trudno to określić jakoś tak racjonalnie, ale czuję się zaniedbana w pewien sposób, że po prostu mam teraz taką sytuację też w związku z projektem, nad którym pracuję, że przestaje mnie cieszyć, co robię. Projekt jest super i jak zaczynałam go, bardzo się cieszyłam, bardzo mnie ten i powiedzmy, że to, że ja dałam z siebie za dużo i inni to wykorzystali, to nie dość, że ja się czuję nie w równowadze, źle, już takie typowo brak czasu i ten, to czuję się, że to, co robię, przestało mi dawać radość. Więc to jest największą taką stratą dla mnie. No dokładnie. Wydaje mi się też, że spada nam poczucie własnej wartości, jeżeli też tylko dostrzegamy innych. Dokładnie. Dokładnie. A w momencie, kiedy jesteśmy, słuchajcie, tutaj w wycofaniu, czyli jakby nie aktywujemy tych dźwigni, nie aktywujemy tego, jedynka, dwójka, to co wtedy się dzieje? Bo pamiętajcie, że cały czas mówimy o współpracy tutaj, jesteśmy w działaniu razem i zwinność wynika z tego, to jest pokazuje, jak ty wchodzisz w interakcję z innymi ludźmi, jak działasz razem. I załóżmy, że jesteś na jedynce, dwójce, tak jak tutaj na przykład, to co się dzieje wtedy w twojej relacji z ludźmi, jak ty się z tym czujesz? Chyba brak poczucia wspólnego celu i współpracy wtedy się zaczyna pojawiać. I taka samoizolacja. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie tak. I wtedy nie masz kontaktu po prostu z ludźmi. Ludzie też czują, że się izolujesz, że się wycofujesz, że ciebie po prostu nie ma, że znikasz. Nie masz kontaktu z ludźmi.
Więc to, co jest piękne, to to, że to narzędzie, czy jakby ten diagram pokazuje, gdzie jesteś w danym momencie, czyli na przykład w danym momencie masz bardzo dużo, masz jakąś presję, masz duży stres, w którym jesteś i robisz sobie to badanie i widzisz wtedy, gdzie możesz zadziałać, czyli na przykład osoba, która ma taki wynik, może się zastanowić, dobrze, to jej inteligencja sytuacyjna, czyli ty w sytuacji kryzysowej, w stresie, zaczynasz jakby wszystkie swoje czułki wystawiasz po to, żeby wyczuć, co się dzieje na zewnątrz, czyli czujesz się w jakiejś takiej może niepewności, próbujesz się zorientować w sytuacji, czujesz jakiś rodzaj zagrożenia i widać, że to wtedy powoduje, że zaczynasz blokować się na nowe rzeczy. Na poziomie emocjonalnym nie możesz przyjąć żadnych nowości. Po prostu za dużo masz stresu związanego z tą zmianą i działasz wtedy w ten sposób, że zaczynasz uruchamiać, wyczuwasz wszystkie najmniejsze, najdrobniejsze sygnały. To cię bardzo jakby zjada od środka, męczy, w związku z czym nie masz wtedy już przestrzeni w sobie na to, żeby działać na inne sposoby, żeby wychodzić poza zwyczajowe ramy. Także tutaj to jest takie narzędzie, które służy też do takich spotkań potem coachingowych, czyli w tym momencie zaczynasz odkrywać siebie, zaczynasz odkrywać, jak ty reagujesz w sytuacji stresowej i teraz jak z tego wyjść, czyli jak ten stres zredukować poprzez zmianę swojego działania, zmianę swojego podejścia. Także to jest tylko taka obecna sytuacja, w której jesteś, w twoim kontekście, w którym jesteś i to ci pokazuje, gdzie możesz zadbać o większą równowagę. I zwykle ludzie mówią, dobra, jeśli na przykład ktoś by mnie zapytał, słuchaj Julita, a jeżeli ty masz tutaj jesteś na siódemce, to oznacza, że masz taki przymus, to co mogłabyś robić, powiedz inaczej? Po pierwsze powiedz, z czego to wynika, tak? To jest rozmowa już coachingowa. A co mogłabyś robić inaczej? Więc czasem może być tak, że tutaj mogłabym trochę jakby odpuścić i przestać się przejmować, ale może na przykład któraś z tych dźwigni mogłaby mi pomóc, czyli na przykład otworzyć się bardziej na pomysły innych. Otworzyć się bardziej na to, co mówią inni, po prostu być bardziej w zespole. Zaufać. Zaakceptować. I jeśli to się stanie, poczuję wtedy siłę mojego zespołu, siłę mojej grupy, i przestanę tak mocno, jakby oni też poczują większą ze mną synchronizację czy połączenie i w tym momencie przestanę się tak mocno tutaj jakby eksploatować, jeśli chodzi o tą inteligencję sytuacyjną. Słuchajcie, mam taką propozycję, żebyście sobie zrobili tutaj print screena teraz tego ekranu i za chwilkę będziecie w pokojach. I będziecie pracować w trzech pokojach. Zaproszę Was do trzech pokojów. W jednym będziecie rozmawiać o współpracy, w drugim pokoju o przewidywaniu i w trzecim o innowacji. I Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na dwa pytania. Powiedzcie, czy mogę już przełączyć slajd. Tak, zróbcie sobie tutaj print screena, żeby to mieć. Idę dalej. I teraz tak, a co jeśli zabraknie i w pierwszym zespole współpracy, jeśli nie weźmiemy pod uwagę tych emocjonalnych czynników. I drugie pytanie, współpraca, przewidywanie i innowacje są w równowadze z uwzględnieniem racjonalnych i emocjonalnych czynników. To co wtedy się dzieje? Dobra? Czyli jakie widzicie zagrożenia, jeśli tego nie ma i nie bierzemy pod uwagę tej emocjonalnej strony i jakie widzicie korzyści, jeśli to jest? I uwzględniamy i racjonalne, i emocjonalne czynniki. Powiedzcie, czy ja jasno to wytłumaczyłam, co zrobić? Czy jesteście gotowi? Czy są pytania? Nie ma, czyli myślę, że jest ok. To słuchajcie, ja w takim razie zatrzymuję teraz udostępnianie i już idziemy sobie do pokojów. I teraz zrobimy sobie trzy pokoje. Zrobimy je w sposób automatyczny, także losowo się tutaj znajdziecie. I teraz będziecie mieć na tą rozmowę, chodzi o to, żeby to poszło z waszej intuicji, czyli to będzie taka szybka rozmowa, nie musicie tego analizować, racjonalizować, po prostu tak jak bardziej czujecie, co się będzie działo. I pierwsza grupa będzie miała współpracę, druga przewidywanie, czyli antycypację, trzecia grupa innowacje. Czyli co jeśli nie weźmiemy pod uwagę czynników emocjonalnych i co jeśli weźmiemy pod uwagę irracjonalne i emocjonalne. Otwieram pokoje i 15 minut, dobrze?
15 minut, żebyśmy potem mogli jeszcze to omówić i skończyć. Czyli z 9.22, czyli to będzie do 9.37. Mamy dwie osoby, które są bardziej bierne w nasłuchaniu bardziej niż na mówieniu. Mhm. To poradzicie sobie jakoś? Mamy tutaj Mata i Rafała, którzy tak, będą... Dobrze, to trup pokoje, ja ewentualnie potem to przerzucę. Dobra. Aha, bo Mat właśnie nie ma możliwości. No, Rafał wylądował w jednym pokoju. Mat chyba zniknął. Także mamy, możemy my dwie pójść sobie do pokoju i opracować trzecią. No to tak zrobimy, Paula, tak? To możemy albo tak. Zostaniemy tu. To wtedy się nagrywa, ale możemy. To poczekaj, to zaraz w takim razie... A możemy się nagrać? Możemy się nagrać. No to dobrze. Albo mogę cię przypisać do pokoju trzeciego od siebie też. To zróbmy tak, że tam dołączymy w takim razie, dobra? Sobie do tej trójeczki. Włączyłeś timer? Dałaś tam timer, czy nie? Czy tam zatrzymałam? Nie zatrzymałam tam, nie. Nie, w sensie, że timera uruchomiłaś, że jest 15 minut i że nam powie, że jest 15 minut. Więc będę wiedziała, wrócimy sobie. 37 powiedziałam. Dobra. Zakończymy. Dobra? No to dobra, Paula, to co? Lecimy, my mamy trzeci pokój, czyli mamy innowacje. Tak. Tak? Tak, zdecydowanie. Co jak zabraknie? Co jak zabraknie tej uwagi na tą emocjonalną stronę, no nie? Czyli co jak zabraknie konstruktywnej rebelii? No to jest stagnacja dla mnie. No. Jest taka, jest stagnacja. Jest stagnacja i... jest no, stagnacja, takie wiesz, takie przyblokowanie. Ale to jest frustracja jest. Frustracja też będzie u ludzi, nie? Tak, będzie frustracja. Ja jeszcze jednocześnie mam coś takiego, że to, co widzę w organizacjach, to jest taka obawa przed eksperymentem, tak? Czyli obawa przed tym, żeby wejść w coś, nie wiem, na 2 miesiące, spróbować, czy to jest dla nas dobre. Od strony na przykład organizacyjnej, tak? Mhm. I to jest i w związku z tym, tutaj nie ma tej konstruktywnej rebelii, czyli mówimy o tym, że jest źle, ale jednocześnie nie mamy odwagi powiedzieć, dobra, to zmieńmy to, spróbujmy, czy wypróbujmy jakąś wersję, nie? Czyli cały czas się kisimy w tym, że jest nam źle i jednocześnie nie mamy czasu zmienić, na przykład. A co można by było zrobić, żeby temu, wiesz, żeby sobie z tym poradzić? No bo jeżeli są tacy ludzie, którzy tak mają po prostu, że w sytuacjach stresowych, bo to pokazuje, wiesz, sytuację pod presją, no nie? Czyli w sytuacji stresowej, że się wycofują z tego, wiesz, poszukiwania nowości. Ja myślę, że to nie jest tylko sytuacja pod presją. To może być sytuacja niekoniecznie pod presją, tak? W sensie, bo tutaj może być pod presją, w sensie, że mają za dużo do zrobienia i boją się, że jeszcze zmiana im dołoży dodatkowej roboty. To jest jakby ten kawałek, tak? I sytuacja jest znana, ale są osoby, które po prostu nie lubią tej konstruktywnej rebelii w ogóle, tak? A to też wynika, wiesz, a to też ze stresu jakiegoś wynika, bo stres wiąże się ze zmianą. Ogólnie, wiesz, bo tu chodzi... Znaczy, no, z osobowością to, niekoniecznie ze stresu, no ze stresu, tak, ze stresu w tym sensie, że osoba jest w stresie w momencie, kiedy jest zmiana, jeżeli Dokładnie. Masz mniejszą skłonność do zmian w ogóle jako osoba, jako osobowość, wolisz stabilność, no to każda zmiana się stresuje. No.
Tutaj wiesz co, Paula, ja chcę ich poprowadzić w tym kierunku, że to są zachowania, żeby odkleić to od człowieka, nie? Czyli odkleić to od cechy, od charakteru człowieka, a bardziej skupić się na działaniach, bo zawsze właśnie w tym tej zwinności behawioralnej chodzi o to, żeby się nie przyklejać do cech, tylko po prostu, żeby zmieniać zachowania, nie? Słuchaj, może nie lubisz tego, ale co by było, jakbyś to zmienił? Jakbyś tak. zobaczył, nie? Chodzi o to, żeby się odkleić, no dobra. To mamy. I teraz, a co jest, kiedy w organizacji, co się dzieje teraz na pozytywnie, kiedy bierzemy pod uwagę i tą część racjonalną, i tą część emocjonalną, czyli dajemy ludziom przestrzeń, czy tworzymy taką przestrzeń, w której mogą eksperymentować, w której mogą właśnie swobodnie dzielić się wiedzą, czyli wiesz, mówić o tym, jaki dla mnie to ma sens, jakie to ma znaczenie dla mnie, to co robimy, no nie? I że ludzie po prostu się tym dzielą, mówią, to jaki to będzie miało wpływ? No, pozytywny. Idą do przodu, nie? Po prostu i się rozwijają. I też potrafią siebie wymyślić na nowo, tak? Czyli to jest ten kawałek, który, że jeżeli sytuacja jest taka, jaka jest, to się biorą tą sytuację i ją obrabiają, tak? A nie koniecznie narudzą. Czyli też trzymają się kontekstu, w sensie, że tak jak mówisz, jest jaka jest, to znaczy, że po prostu cały czas badają kontekst, nie? Czyli badają, dobra, w jakim jesteśmy miejscu, czego od nas to miejsce wymaga, wiesz, jakby są w tej styczności z kontekstem i wewnątrz organizacji, czyli patrzą, jak się ludzie inni mają, jak współpracujemy, czy procesy idą dobrze i tak dalej, i są w kontakcie z kontekstem zewnętrznym, czyli czy jesteśmy adekwatni, no nie? Cały czas są w kontakcie i jeśli zwracają uwagę na tą stronę też i racjonalną, czyli dzielą się wiedzą, rozmawiają, robią spotkania, wymieniają się informacjami, nadają temu sens i tą stronę emocjonalną, czyli mają przestrzeń właśnie na błędy, nie? Bo tam zawsze, jak chcesz wychodzić poza ramy, to musisz zwracać uwagę. Błędy. Więc wtedy idą do przodu i są, mało tego, idą do przodu adekwatnie, czyli tutaj się rodzi ta właśnie to adaptability. Nie? Dobra. No jak mają za dużo, to też jest niedobrze, tak? Bo z kolei w organizacji to jest mega niebezpieczne, tak? Dlatego, że to jest ten syndrom szefa, który jeździ na różne spotkania i przynosi i wprowadza kolejne nowinki. Nowinki, tak. Nowinki, strowinki. No. I trochę, no. trochę to może być. To jest ten kawałek. Natomiast zastanawiam się, bo to jest na poziomie takim, że właśnie ktoś moderuje to, natomiast zastanawiam się, co by się stało na poziomie, jakby organizacja miała tego za dużo, na poziomie organizacji, czyli taka kultura organizacyjna, czy to jest taka kultura w tym momencie przerzucająca się z kwiatka na kwiatek i też nie kończąca pewnych rzeczy, nie, bo to jest taki brak zakańczania. Nie wiem, czy to jest brak zakończenia, bo brak zakończenia to bardziej by było w tej przestrzeni chyba antycypacji, mi się wydaje, nie, Paula? Nie sądzisz? Nie wiem, właśnie, bo wiesz, to bo tutaj jest eksperyment, jest innowacyjność, no w sumie tak, może tak, może tak. Czyli bo takie zakończanie i wiesz, takie odhaczanie kolejnych rzeczy i tak dalej, to się bierze w tej, to jest w tym obszarze. Ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że tak kochamy innowacje, że robimy jedną co miesiąc, nie? I nie patrzymy, czy ta nasza innowacja, czyli jesteśmy po to, żeby robić innowacje, a nie po to, żeby coś z nimi, żeby one się materializowały. No, tak, tak. Zastanawiam się, czy tutaj jest możliwe przegięcie, nie? Czy to jest antycypacja, czy to jest tutaj, gdzie to jest? No one są powiązane też ze sobą, no nie? Czyli jeżeli nie będziesz właśnie tak, jeżeli masz ciągle innowacje, bo masz po prostu fan z tego, nie? Bo jest na przykład właściciel, który mówi dalej, lecimy, słuchajcie, robimy nowe rzeczy, nie stójcie w miejscu i tak dalej, stare dziady, do roboty. To wtedy rzeczywiście jest taka, wiesz, energia działania, oni są ciągle w działaniu, mają fan z tego działania, ale wtedy to może mieć wpływ na tą właśnie na ten obszar przewidywania. Czy jakby ważne jest, żeby wtedy też wziąć pod uwagę to jakby uchwycić to, no nie? No dobra. Ale czy my to wszystko formalizujemy, czy my to dokończamy, czy my rzeczywiście przychodzimy do działania i realizujemy te projekty, nie? Czy zostawiamy to, zawieszamy to gdzieś tam. No i też jest to z kolei powiązane, bo też fajnie, żeby ludzie zobaczyli to powiązanie między trzema. I to też jest z kolei powiązane z komfortem ludzi, nie? Czyli na ile ten właściciel, który tak szaleje,
na ile bierze pod uwagę, jak się w tym ludzie mają. To jest ta empatia systemowa, nie? No, to jest też, ale myślę, że to też jest w startupach, nie? No. No, może być. Że to jest ryzyko dla startupów, no nie? No nie wiem właśnie, bo nie wiem, czy w startupach zmieniają, czy to jest kwestia, no właśnie nie wiem, nie potrafię tego określić, na ile oni są, próbują doszlifować jakiś jeden pomysł, na ile oni gdzieś potrzebują być pomiędzy, tak? Trzymaniem się pewnej linii, a adaptacyjnością, no bo jeżeli coś mają jakąś innowacyjną ideę, no to muszą bardzo mocno słuchać rynku, tego co się dzieje, tak? Na ile to jest dopasowane do odbiorców, do których chcą to skierować. Na ile to im rozwiązuje jakąś tam ich potrzebę, problem, cokolwiek, nie? Mm-hmm. Na ile to kreują, bo czasami muszą wykreować. Jakby się, wiesz, jakby się pewnie ten Jobs pytał, no to by nikt mu nie był tutaj na zasadzie tych koni, nie? Szybsze konie, nie? Nie chce się mieć szybsze konie. No. Chcecie mieć samochody. Przy innowacjach to jest takie triki, nie? Bo to jest coś, co zmienia trochę. Czy innowacja może niekoniecznie musi odpowiadać na potrzeby takie, które są ujawnione otoczenia. Ona może też kreować otoczenie, tak? Mm-hmm. To, co się stało właśnie z Applem, nie? On wykreował otoczenie w jakimś stopniu, nie? To, co się stało z internetem, tak? On wykreował nasz świat w jakimś stopniu. Tak, natomiast to też powstało u człowieka, no nie, Paula, ten pomysł. Czyli ten człowiek też jakby wyraził tylko swoje potrzeby, czyli tak de facto, wiesz, to jest związane z wyczuwaniem. Nie? No swoje albo to on był tylko jakby medium. No dokładnie, właśnie o to mi chodzi, że jest ta, wiesz, zbiorowa jakby jakaś tam świadomość i że ludzie jakby to kreując, to też nie jest powiedziane, że on to wykreował, po prostu on to sobie stworzył. Gdzieś tam to jest. To jest jakaś potrzeba ludzi, no nie? No ja właśnie jestem na etapie, wiesz, słuchania książki o właśnie innych stanach świadomości, więc jak Tesla wymyślał, nie? Że Tesla ten takim, on się wprawiał w taki stan pół snu. Tak. Super, super ciekawe, nie? I tak by się łączył. Tak samo Einstein miał, nie? Że wypływał z kolei, gdzieś tam wychodził, ludzie, którzy w góry wychodzą, nie? Którzy gdzieś wychodzą w taką przestrzeń, gdzie są w takim stanie flow, ale takim kreatywnym flow. Tak, 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 no. Słuchaj, Paula, wiesz co, z takich przyziemnych rzeczy muszę skoczyć do toalety. No to skacz szybciutko, masz 2 minuty. Mam 2 minuty, dobra. To co, wysyłam informację, że mamy jeszcze 1 minutę, tak? Tak, tak, tak. No. Trochę mało czasu. I wracamy? Tak. Rafał się dołączył na chwilę. Rafał, zaraz włączymy, wejdziemy do przestrzeni wspólnej, to będziesz mógł. Za chwilkę wejdziemy do komentowania. Super, że w ogóle przyszedłeś.
dobrze, to ja czekamy jeszcze chwilkę, aż się wszyscy odpuścili. Zamknęłam pokoje, tam jest jeszcze 60 sekund, więc... Troszkę mało czasu. Chciałam jeszcze tam to wiesz. To jest temat szeroki, także jesteś mile widziana. To jeszcze mam taki fajny, ten fajny slajd taki, który pokazuje, jak przechodzić od tych organizacji różnych do zwinnych, wiesz, to jest jeden slajd, ale zastanawiam się, Paula, czy to jest ważniejsze, czy to, żeby zrobić, nie, że zamknięcie jest ważniejsze. Jak czujesz, a zawsze możemy zorganizować kolejne spotkanie. No, możemy zrobić, wiesz, bo czuję, że to jeszcze tutaj... Miejmy nadzieję, że nie zbyt brutalnie. Mamy jakieś straty w ludziach? Było ostrzeżenie. Tak. Tak, już widzę, że już jesteście tutaj. Chyba wszyscy. Tak, mamy lekkie straty w ludziach. Tak. Lekkie tam dwie osoby wyrzuciło, bo Matt chyba w ogóle nie miał możliwości, żeby tak rozmawiać, więc pewnie w tym momencie uciekł. No dobrze, słuchajcie, to jesteśmy. To ja teraz zapraszam, ponieważ mamy naprawdę mało czasu, chciałabym skończyć punktualnie nasze spotkanie, a bardzo mi zależy, żeby zrobić jeszcze taką rundkę wyjścia, check-outu, to powiedzcie tak dosłownie po 3 minutki, każdy zespół, co wam wyszło z waszych rozmów? Co wam wyszło? Pierwszy zespół, czyli współpraca. Dobrze, to jako, że spisywałem te rzeczy, więc pozwolę sobie przewodniczyć. Brak koordynacji, to znaczy brak wspólnej koordynacji celu, do celu, jak dążymy. I do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że wtedy musi się pojawić ktoś nad nami, kto będzie to koordynował z góry, w związku z czym, że nie jesteśmy samoorganizującym zespołem i jest to struktura hierarchiczna. Brak skupienia na potrzebach innych osób, co później może doprowadzić do jakichś napięć na tle emocjonalnym na przykład. Brak odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy, za to, co robimy. Jeżeli nie współpracujemy, to nie ma wspólnej odpowiedzialności. Później jest przerzucanie się problemami. To nie jest nasz problem wtedy, nasz zespoł, tylko to jest twój problem albo jego problem, niech sobie z tym poradzi, albo to jest jego błąd. No i brak współpracy w pionie, tak określiliśmy, czyli brak współpracy przełożony, podopieczny zabija kreatywność, ponieważ po kilku razach, kiedy próbujemy przebić się z naszym pomysłem, odbijamy się od muru, jesteśmy niewysłuchani albo nikt nie dał nam czasu na to, no to wtedy już przestajemy próbować, przestajemy być kreatywni, tylko wykonujemy polecenia. Super. Ja myślę, bardzo dziękuję. Ja myślę, słuchajcie, że na tym pozostaniemy, bo jeśli są obydwie i te racjonalne i emocjonalne części współpracy uruchomione, to jest to po prostu przeciwność tego, czyli myślę, że już nie musimy, nie? Super, super, super robota, słuchajcie. Niesamowite tutaj wnioski. Fajnie, tak jaskrawo widać, no nie? Jaskrawo widać, co się wtedy dzieje. I to nie są ludzie, po prostu to jest kwestia ludzi, to jest kwestia po prostu organizacji, jakby struktury właśnie tej hierarchicznej, która niesie ze sobą takie ryzyko po prostu. To nie jest kwestia jakby złej woli ludzi. Super, naprawdę. Tutaj też Ania, dziękuję. Dziękuję, Ania. Dziękuję ci serdecznie. No zapraszamy drugi zespół. Czyli drugi zespół, czyli mamy przewidywanie. Spacja, jesteśmy, tutaj działaliśmy w składzie, w trójkę. Ja notowałam, ale dyskusja była na tyle ciekawa, że może też nie wszystko się wynotowało, więc tym bardziej tutaj Anię i Krisę w razie czego zapraszam do dopowiadania. My na początku skupiliśmy się na tych rzeczach na tak, czyli co zyskujemy, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie bardziej tak przewidywać czy planować. I zaczęliśmy od z największego zdarzenia, czyli de facto obszaru zarządzania produktem. Taki sobie po prostu przykład wyciągnęliśmy. Zyskujemy wtedy niesamowitą trafność w kontekst. Zakładamy, że to się dzieje na wzajemnym zaufaniu do siebie i wtedy łatwiej jest nam niektóre elementy zignorować, kiedy więcej osób
patrzy podobnie, a niektóre, że tak powiem, dalej pchać do przodu, bo w miarę myślimy podobnie, więc jesteśmy w stanie też przewidywać wspólnie więcej. Ciekawa uwaga się pojawiła, bo próbujemy sobie wybrać to zadanie, które pozwala nam osiągnąć więcej, czyli wybieramy najważniejsze i dalej to się opiera na naszych uprzednich założeniach i dalej na wzajemnym zaufaniu. I to pozwala nam na to, że dzięki temu cały zespół może jakby iść do przodu, tak? Na tej bazie, więc trafność w odpowiedni kontekst później powoduje nam taki świetny efekt domina, że możemy pchać ten świat do przodu praktycznie. To jest odnośnie jakby kategorii zysku. Czy teraz mogę przejść do zagrożeń, czy coś by chciała Julita dopowiedzieć? Nie. To jest tutaj, słuchajcie, myślę, że wyczerpaliście temat, a nawet dużo więcej niż się mogłam spodziewać, więc tu się zaczyna, słuchajcie, już pojawiać właśnie ta inteligencja kolektywna nasza, zbiorowa i to współtworzenie. Także tak. Bardzo jestem wdzięczna. I pozostając właśnie w kontekście tej inteligencji kolektywnej z punktu widzenia zagrożeń, istnieje takie, gdzie kiedy nam jakby brakuje wzajemnego zaufania, na przykład w zespole, to automatycznie ciągnie dyskusję o kreatywności w dół i tak jak kiedy ją mamy, to możemy sobie dyskutować nad pomysłami i je challenge'ować, a w przypadku zagrożenia te pomysły są od razu jakby z defaultu odrzucane. I to jest bardzo duże zagrożenie, bo mogą być odrzucone te, które by w sprzyjających warunkach pchały ten świat, czy projekt i biznes do przodu. Przez to tracimy taki drive, brakuje nam ciekawości. Po prostu te pomysły się w ogóle nie pojawiają. A jeżeli się pojawiają, to są po prostu tylko powielone i inaczej może nazwane. I samo wykonanie naszego projektu czy założeń planu będzie też gdzieś ciągnięte w dół, dlatego że środowisko już jest automatycznie nieprzyjemne. Spada nam motywacja, więc przewidywania mogą okazać się jakby zupełnie nietrafione, możemy nie trafić we właściwy kontekst. Tutaj Chris użył właśnie fajnego sformułowania, że brakuje nam tej ciekawości świata, czyli w konsekwencji będzie nam brakowało właściwych założeń, czy chociażby odpowiedniej liczby tych założeń, bo możemy po prostu nie mieć nowych pomysłów albo po prostu utkwić w złym kontekście. I tutaj na zagrożenie starczyło nam już mniej czasu, więc to jest wszystko odnośnie zagrożeń. Super, bardzo Wam jestem wdzięczna, słuchajcie. Niesamowicie rozwinęliście ten temat, także się cieszę, że to się nagrywa, słuchajcie. To jest dla mnie materiał po prostu znowu do badań, niesamowity. Dzięki serdeczne, super. I teraz dziękujemy. I teraz jeszcze trzeci zespół, czyli nasz Paulina, tak? To ja mogę powiedzieć, żeby zmienić trochę kontekst. Ja bardzo lubię to stwierdzenie konstruktywna rebelia w ogóle. Przetłumaczenie tego też było trochę trudne. Natomiast to jest bardzo, bardzo, znaczy firma jeżeli jest, no to się rozwija, tak? I rozwija się, ale w kontekście takim, że patrzy, co jest adekwatne w danej sytuacji, tak? Czego potrzebuje w danym momencie. Nie rozwija się dla rozwijania, bo miałyśmy też taką dyskusję, co jest, jeżeli tego jest za dużo. Za duża, to może być tak, że jest duża zmienność i trochę nie panujemy nad tą zmiennością. Tak więc to jest, rozwijamy się adekwatnie do sytuacji i jednocześnie rozwijamy się na kilku porach, bo to może być zarówno innowacyjność na polu w takim produktowym, jak i innowacyjność, jeżeli chodzi o organizację jako taką. I tutaj nieodłącznym elementem innowacyjności są eksperymenty i taka umiejętność wchodzenia w nie i też ich porzucania, jeżeli widzimy, że coś nie działa. Także to są takie elementy, które są, jeżeli jesteśmy w tym obszarze konstruktywnej rebelii, podważania naszego status quo. Nawet jeżeli cokolwiek było aktywne przez wiele, wiele lat i działało, to może w danym kontekście niekoniecznie już być adekwatne do tego, gdzie jesteśmy. Mhm. Także to tyle. A zagrożenie to przeciwstawne, tak, stagnacja, nie ruszanie się, nie podejmowanie decyzji, nie podejmowanie eksperymentów. Jesteśmy niezadowoleni z danej sytuacji, w której jesteśmy na przykład, a jednocześnie nic nie zmieniamy. Tak? Widzimy, że nasz produkt wygasa na rynku i jednocześnie nie szukamy tego, co może być alternatywą. Tak?
Słuchajcie, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, bo teraz zobaczyliście też powiązania pomiędzy tymi trzema obszarami, między współpracą, przewidywaniem i innowacją. W każdej z wypowiedzi, w każdym z zespołów widać było, że to jedno na drugie po prostu ma absolutnie wpływ. Więc naprawdę pięknie rozpracowaliście ten temat i bardzo Wam jestem za to wdzięczna. I patrzę, że jeszcze mamy chwilę, więc jeszcze mam tak chwilę, żeby Wam pokazać takie podsumowanie tego, w jaki sposób przechodzić do tej adaptatywności z innych organizacji, które mogą z nią mieć problem. I już odpalam jeszcze raz moją prezentację na chwilę dosłownie i potem zrobimy sobie rundkę zamknięcia, bo też bardzo dla mnie jest ważne to, z czym dzisiaj wychodzicie. I teraz tylko pokażę Wam jeszcze coś, co też przetłumaczyłam to z książki Jeroma, bo wydaje mi się to bardzo, bardzo cenne, żeby zobaczyć, że z każdej sytuacji możemy przejść do tego modelu agile'owego. Zobaczcie, tutaj są różne modele zarządcze i tutaj mamy zależność pomiędzy poziomem kreatywności, tutaj, czyli kreatywność tutaj wzrasta, a tutaj mamy poziom inteligencji kolektywnej, bo też bardzo jest ważne dla mnie to, żeby zostało tutaj, żeby wybrzmiało mocno to, że ta kreatywność i poziom inteligencji kolektywnej to jest właśnie to, co wpływa na adaptatywność, na tą zdolność do przystosowywania się do zmieniającego się kontekstu. To jest bardzo dla mnie ważne, żeby to w Was zostało, wybrzmiało mocno. I tutaj zobaczcie, że Ram pokazuje nam różne modele, startupowy na przykład model, gdzie jest ta duża intensywność, taka on to nazywa nieokiełznaną kreatywnością, gdzie jest ta metoda działania na zasadzie prób i błędów. To może być albo startup, albo po prostu komórka kreatywna w organizacji, która ma taki charakter, nie wiem, hierarchiczny na przykład. To wtedy właśnie zobaczcie, co się dzieje. Jest wysoki poziom kreatywności, bardzo wysoki poziom kreatywności, natomiast jest niski poziom inteligencji kolektywnej, bo ludzie po prostu nie mają takiego komfortu, który pozwoliłby im na rozwinięcie się tych właśnie takiej współzależności, poczucia wspólnoty, takich po prostu relacji w takim spokoju i uznaniu tej różnorodności. Tu jest po prostu szalenie wysoki poziom kreatywności, ale niestety inteligencja kolektywna tutaj jest na niskim poziomie, na niższym niż mogłaby być. To, co zobaczcie, tutaj jest ciekawe, to w tej hierarchicznej organizacji jest i mało kreatywności, i niski poziom inteligencji kolektywnej. Czyli to są organizacje, które są bardzo mało mają dynamikę, one są zbyt ociężałe, one po prostu w dzisiejszych warunkach WUKA, one po prostu nie przetrwają, jeśli nie będą się zmieniać, nie będą dbać o tą kreatywność i o inteligencję kolektywną, o tą zbiorową mądrość. I co tutaj jest takim blokującym elementem, to podporządkowanie. To, że ludzie wtedy nie dzielą się informacją. Chciałabym Was tu zaprosić do dyskusji, ale już teraz czas nam się skończył, więc tylko to na razie omówię, ale może przy następnej okazji tutaj trochę zasiądziemy na dłużej. Proces indywidualny, a nie zbiorowy, czyli progres, przepraszam. Czyli ludzie się rozwijają na zasadzie takiej, że dbają o swój własny ogródek, o swój własny rozwój, ale ten rozwój nie odbywa się na poziomie zbiorowym. Czyli tu jest ta nierówność, wiecie, rozchwianie takie wewnętrzne. No i też to prowadzi do rywalizacji wewnętrznej. Czyli nie ma współtworzenia, tylko jest raczej rywalizacja, no bo ludzie się wspinają gdzieś tam po tych szczeblach, powiedzmy kariery, czy nawet w tym horyzontalnym takim rozwoju też gdzieś tam ta rywalizacja ich po prostu odcina od zasobów. I też model taki matrycowy, czyli tej kontroli menedżerskiej, gdzie są scentralizowane narzędzia, zobaczcie, gdzie jest cały system po prostu procedur, tak, i różnych system takich, w którym tam organizacja jest zarządzana. Tu jest to raportowanie takie bardzo ścisłe, tak, żeby uwspólniać wszystkie informacje, tak, żeby dobrze podejmować decyzje. I też jest takie wspólne nazewnictwo, wspólne słownictwo, to charakteryzuje tą organizację. To jest taka matrycowa. Co jest ciekawe, jest niski poziom kreatywności, no bo tutaj jakby nie ludzie są w centrum. Tutaj w centrum są procedury, natomiast jest wysoki poziom inteligencji zbiorowej ze względu na to, jest taka inteligencja zbiorowa, ale taka sztuczna inteligencja. W sensie ona jest przeniesiona do tej matrycy, do tych reguł, do tych zasad, które to wszystko trzymają razem. No i teraz jest możliwość, żeby przejść od każdego z tych modeli, od startupu, od hierarchicznej i od tego, żeby przejść po prostu do modelu agile'owego, zarządczego. Co ono oznacza? Oznacza, że jest ta współdzielona inteligencja, czyli ta właśnie inteligencja kolektywna jest wysoko i kreatywność również. To jest kultura wspólnoty,
Czyli te potrzeby emocjonalne, które były pod spodem, pod taflą wody, one są zaspokajane, one są zadbane. I kluczowe tutaj są właśnie postawy ludzi, czyli to being jest tutaj bardzo ważne. Being, to bycie, ten mindset, o to się bardzo, bardzo dba. I zobaczcie, dlaczego ta organizacja jest systemową? Dlatego, że jest to w ciągłym ruchu. Tutaj widać ruch. Zobaczcie, jest organizacja systemowa, oznacza, że jest cały czas feedback pomiędzy narzędziami a ludźmi. I od ludzi idzie do narzędzi. Dobra, co nam nie służy, zmieniamy. Jeśli chodzi o ludzi i zarządzanie, tak samo. Czyli menedżerowie też dbają o to, żeby to, co robią, miało dobry wpływ, pozytywny wpływ na ludzi, żeby byli w dobrostanie. I ludzie też mówią, słuchajcie, zmieńmy to, bo to naprawdę nie działa. To nas denerwuje, to nam przeszkadza, to nas blokuje. No i tak samo pomiędzy zarządzaniem i narzędziami, czyli dobra, zarządzamy w tym stylu, to jakie narzędzia są potrzebne, a które już możemy wyrzucić. I też od strony, ze strony narzędzi też taka informacja, jakby feedback. Czyli przyglądanie się temu cały czas jest to w ruchu. Ta organizacja dzięki temu jest adaptatywna, że ona jest cały czas w ruchu i uwzględnia to, te powiązania, połączenia i ten przepływ. Tak. I to, co Jerome mówi, że to jest piękne, że z każdego z tych modeli można spokojnie przejść, bo to się dzieje na poziomie ludzkim. To ma związek z zarządzaniem. Więc tak naprawdę dla wszystkich jest to temat otwarty, możliwy, tylko kwestia po prostu popracowania nad mindsetem. Słuchajcie, no, zamykam to, chociaż wiem, że to jest naprawdę tutaj temat, mógłby być duży do rozmowy, ale zamykam, żeby jeszcze móc z Wami chwilę zamknąć to dzisiejsze spotkanie. No i chciałabym Was zapytać, z czym dzisiaj wychodzicie ważnym? Powiedzcie dla siebie, co w Was najbardziej rezonowało tutaj z tego, o czym powiedzieliśmy? Co ze spotkania, co z tego procesu naszego wspólnego, z czym wychodzicie? Ja będę Was zapraszać, żeby było szybciej. I Paula powiedz, Paulina Koperska. Mhm. Dobrze, Paula, to już mam takie rozróżnienie z Pauliną. Ojejku, mnie to wzbudziło w tym momencie apetyt na to, żeby Cię zaprosić na kolejne i żeby zrobić to przejście, tak, popracować trochę nad tymi możliwościami przejścia, no bo to jest ten cały temat, o którym mówimy, tak, jak dochodzić do tego, do turkusu, tak, czyli co można zrobić, żeby organizację przeobrażać, więc jestem w tym, także duży apetyt na przyszłość jeszcze, tak, taka samorefleksja, jedna rzecz, a druga rzecz, apetyt na przyszłość. Bardzo się cieszę, dzięki Paula. Andrzeju, powiedz, z czym ty dzisiaj wychodzisz? Wiesz co, ja wychodzę dzisiaj z przekonaniem, że podjąłem dobrą decyzję, rezygnując z pracy w organizacji macierzowej według tego schematu ostatniego, a wszystko to, o czym mówiliśmy, jestem w pełni się z tym zgadzam, ponieważ oddolnie wprowadzałem te rzeczy, może nie turków, ale agile, co też pokazało mi, że oddolnie to nie zadziała, jeżeli odgórnie nie ma się kogoś, kto wesprze ten proces przejścia. Ale w pełni się zgadzam i cieszę się, że takie tematy w polskich organizacjach, na polskich forach i na polskich spotkaniach są poruszane, bo uważam, że to jest przyszłość i to jest rozwiązanie wielu bolączek, wielu problemów i organizacji, i też naszych ludzi. Super, super Andrzej, dziękuję Ci serdecznie, dzięki. Aga, dziękuję bardzo. Aga, powiedz, z czym wychodzisz dzisiaj? Ja oprócz tego, że wychodzę z kilkoma modelami i narzędziami, że mogłam sobie porównać tak już jakieś, nie wiem, dwie, trzy poprzednie organizacje, co działało, a co nie działało, to też wychodzę przede wszystkim z takim wnioskiem, żeby na przyszłość, jeżeli mamy szansę, to transparentnie komunikować, jak się tylko da, że jesteśmy otwarci na tą wspólnotę, żeby to nie było tylko gdzieś zapisane w misji czy wartości firmy, tylko jakby regularnie takie remindery, żeby później nam to weszło w krew, że faktycznie każdy jest otwarty na dzielenie się naszymi wspólnymi pomysłami, bo jeżeli zabraknie tej komunikacji, tej transparencji, no to później właśnie niektórym może zabraknąć czy motywacji, czy ciekawości, więc jak to jest niesamowicie istotne, żeby faktycznie tego typu agile był żywy wśród jakby wszystkich, ja nie mówię wśród organizacji, tylko każdy indywidualnie, a później to się tak powinno ugruntować, a przynajmniej trzymam za to kciuki. To założenie jest poprawne. Aga, dziękuję Ci bardzo za Twoje komentarze, za Twoją obecność niesamowitą. Dziękuję bardzo.
Chris, z czym wychodzisz dzisiaj, powiedz? Ja może zacznę od tego, że wychodzę tak między stanem pełen nadziei, zadowolony, wdzięczny, co pokazuje, że chociaż nie byłem wszystkim na spotkaniu, to poziom energii i przyjemności mi wzrósł, więc samo to spotkanie jest dla mnie bardzo pozytywne. Generalnie jestem bardzo ciekawie nastawiony do narzędzia i bardzo chciałbym go użyć właśnie jakby w różnych kontekstach. Niestety nie było mi jak właśnie był wstęp do niego, więc nie wiem, czy na filmiku to odnajdę, ale liczę, że będzie możliwość, żeby jakoś właśnie z tego skorzystać i sprawdzić bardziej z ludźmi, jak to działa. Mhm. Więc to jest, teraz jestem najbardziej nastawiony. Super, dziękuję. Dziękuję też, Chris, bardzo Ci dziękuję też za komentarz, za to, że poczułaś tą energię. To jest dla mnie największy zwrot, wiesz, też ta wdzięczność, którą ja czuję. No i tak, narzędzie jak najbardziej to jest po prostu kwestia skorzystania z kwestionariusza i możesz to uzyskać przez u coacha, trenera Agile Profile, którym jestem właśnie ja. Na przykład w Polsce. W Polsce jest kilku. Jestem jednym z nich, więc jak najbardziej bądźmy w kontakcie. Paulina, powiedz, z czym wychodzisz dzisiaj? Z refleksją. Ciekawość nie została zaspokojona, takie ziarno zostało zasiane i mam apetyt po prostu na więcej spotkań z tobą. No i bardzo, bardzo myślę wartościowe spotkanie, zwłaszcza ta dyskusja też w pokoju. Także dzięki. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Paulina. Bardzo się cieszę. Rafał, z czym wychodzisz, powiedz dzisiaj? Nie wiem, czy Rafał możesz mówić? Chyba nie. Chyba nie. To Rafał, napisz na czacie. I Weronika, powiedz, jak u Ciebie, z czym wychodzisz dzisiaj? Ja z wdzięcznością, że mogłam tutaj wszystkich poznać. Juli też, że mogłam Ciebie ponownie zobaczyć, ale też ten flow, który na końcu pokazałaś między zarządzaniem a narzędziami, a ludźmi, gdzieś tam jest dla mnie taki... I jak czasami jest takie, że jak mówiłam na początku, że się człowiek zderza ze ścianą i mam wrażenie, ach, rzucam to wszystko, wyprowadzam się na jakieś Bieszczady, to daje taką mi nadzieję, że warto, że to jest przyszłość, tak jak powiedział Andrzej, tak jak on powiedział, że dobrze, że po prostu gdzieś tam zdecydowałam się na odejście ze swojej organizacji i szukam. Nie jest prosto, ale warto. Dla mnie to jest takie bardzo cenne. Także dziękuję i też mam apetyt na więcej. Szkoda by Cię było, słuchaj, w Bieszczadach na pewno byś się dobrze czuła, ale szkoda by Ciebie było, to wiesz, tracić, słuchaj, Weronika, tracić. Ja też mam takie poczucie, że szkoda by było, że mam ten, że jest tu dużo do zrobienia i mogę tu znaleźć swoje miejsce. Super, bardzo. Ja też Wam bardzo, bardzo dziękuję. Ja się cieszę, bo pojawiła się, słuchajcie, wdzięczność i zobaczcie, jak jesteśmy wyżej, jakby, bo to jest kwestia też wibracji, w których jesteśmy, częstotliwości. Jak się pojawia na przykład właśnie wdzięczność, taka radość i nadzieja i tak to są takie częstotliwości, które nas prowadzą po prostu do kreatywności i też do inteligencji kolektywnej, do poczucia przynależności. Więc te wszystkie rzeczy tutaj się po prostu w takim zalążku pojawiły. Ja to odczuwam też bardzo mocno, więc jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to spotkanie. Dziękuję i jestem otwarta i gotowa, żeby kontynuować, żebyśmy tutaj mogli jeszcze... Dzięki, Julito. Aż mam ochotę powiedzieć, że w takim razie za miesiąc się widzimy. No, nie ma problemu, możemy tak zrobić, możemy już omówić od razu spotkanie. Także tylko na zakończenie ostatnie słowo, że z Paulą i właśnie z Ireną Kaszewską i z Michałem Kułakowskim stworzyliśmy teraz studia podyplomowe. One będą po prostu moim zdaniem czymś absolutnie innowacyjnym, innowatorskim i to będzie naprawdę pigułka taka, która będzie prowadziła właśnie do tego, jak być liderem w zwinnej organizacji. Was zachęcam, żebyście weszli na stronę Kolegium Da Vinci w Poznaniu. Osoby, które są z Poznania, zachęcam Was do tego, żebyście się przyjrzeli. Poza z Poznaniem też przyjmujemy. Tak. Z miłą chęcią. Tak, no to wspaniale, to słuchajcie, to będzie naprawdę petarda, nie będę już Wam dłużej zabierać czasu, bo już jest późno, także dzięki serdeczne i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Kolejne turkusowe śniadanie 2 czerwca w Łodzi, kolejny potem we Wrocławiu, w piątek 2 chyba,
a potem Warszawa i może Warszawa właśnie z Julitą, więc jeszcze śledźcie nas na meetupie. I na Facebooku, i na wszędzie, gdzie można. Miłego weekendu. Nawzajem, do zobaczenia. Dzięki, pa. Dzięki za dzisiaj. Cześć. Pa. Dzięki, cześć Weronika, cieszę się, że byłaś. Dzięki.